U mnie poszło. Nagrywa się. Pięć godzin mamy. Musimy się wyrobić. Pięć godzin tylko. Straszne. Tak. E, witam serdecznie wszystkich e, tutaj zgromadzonych e, widzów kanału Mietrzyski Sportowo oraz słuchaczy podcastu. Twój e, podcast ma nazwę? Przegadana, Przegadana godzina, tak. Oczywiście, że ma nazwę. Przepraszam. Z dużo podcastów e, mamy w polskiej przestrzeni publicznej. Więc tak, e, gdy to nagrywamy. Więc potrzebujemy jeszcze jednego. E, no, może się przedstawimy w ogóle. Ja jestem, e, kanał Mietczyński Sportowo. Jest ze mną Dawid Myśliwiec z kanału e, Uwaga Naukowy Bełkot. E, no i w sumie to. Nie, nie przedstawiam cię jako gościa, bo nie jesteś gościem. Bo tak naprawdę każdy z nas jest dzisiaj gospodarzem u siebie. E, no, to jest ciekawa sytuacja, co? Tak, i teraz tak. E, ważna rzecz jest taka, to jest d, d, drugi raz nagrywamy ten podcast. To znaczy, nagrywaliśmy go przed moim wyjazdem na urlop i to było przed rozpoczęciem igrzysk e, olimpijskich. Niestety, jak to często bywa, w jakiejkolwiek współpracy z moją osobą pojawiły się tak zwane problemy techniczne, które uniemożliwiły publikację tegoż nagrania. To znaczy można było je upublikować, ale po prostu mój dźwięk był bardzo kiepski i no, postanowiliśmy z Dawidem, że nie będziemy tego robić, żeby po prostu nie zniechęcać was od razu do siebie. Mm. Ale może to nawet i lepiej, bo wydaje mi się, że teraz mamy dużo więcej tematów, gdyż igrzyska już się rozpoczęły, tak. wydarzyło się dużo A rzeczy. Powiedz jeszcze, powiem, powiem jeszcze, może o czym nagrywaliśmy, że to była taka prognoza igrzysk nasza. Tak, tak. Kto zawiedzie, kto dowiezie, kto jest pewniakiem, kto będzie miłym zaskoczeniem, co, co byśmy chcieli zobaczyć, czego byśmy nie chcieli zobaczyć. E, tak. No i powiem ci w sumie, przez pięć pierwszych dni igrzysk sobie. Wy... Pięć pierwszych dni igrzysk. Przez pierwszy tydzień po nagraniu tego to wysyłaliśmy sobie smsy, że rzuciliśmy klątwę na połowę osób, o których wspomnieliśmy, bo e, Michał Kwiatkowski w kolarstwie nie wystartuje w wyścigu ze startu wspólnego. E, kto, kto tam jeszcze Mówiliśmy był? E, Mówiliśmy trochę Ru o Hubercie Mateusz Hurkaczku. Rudyk, bardzo dużo o Hubercie Hurkaczu, o Janie Zielińskim. Ale Rudyk w końcu pojedzie, nie? No tak, tak, ale... Zanosiło się, że, że rzuciliśmy powiedzmy. klątwę na wszystkich, więc przepraszamy wszystkich, o których wspomnieliśmy. Tak. Może nie będziemy tego publikować, żeby nie zniechęcić do siebie. Y no nie, znaczy ty, nie ty, jest tak, że nie mieliśmy o czym tam gadać, ale wydaje mi się, że teraz bardziej jest o czym gadać, ponieważ tak jak mówię, no, y, wydarzyło się sporo. rzeczy. w ogóle dziwnie się czuję, przepraszam tych, którzy y, z jakiegoś powodu postanowili konsumować tę treść za, y, razem z obrazem, bo tutaj mam kamerę, której mówię do Was teoretycznie, a tutaj mam Dawida i tak w sumie nie wiem do kogo gadać, ale to. Y, ja, ja, ja mówię tam, gdzie Cię widzę, więc też będę patrzył trochę, trochę nie w kamerę. Y, Dobrze, jeśli chodzi o to nasze nagranie, to yy, no tam mieliśmy jakieś przewidywania, kto na którym miejscu będzie, jeśli chodzi o klasyfikację medalową. Yy, ja przewidziałem jedną rzecz, która może się sprawdzić, do czego pewnie yy, później przejdziemy, no ale to nie będziemy może dużo opowiadać o nagraniu, które nie ujrzy światła dziennego. Yy, skupmy się na tym, co jest teraz, a nagrywamy w okolicznościach bardzo przykrych, gdyż gdy nagrywamy ten. Program jest 1 sierpień. 1 sierpień? 1 sierp... sierpnia. 1 sierpnia. sierpnia. I e, no to jest najgorszy dzień tych igrzysk dla nas, Polaków. Wydarzyło się dużo przykrych rzeczy. Gdybyśmy to nagrywali wczoraj, to bylibyśmy naprawdę w bardzo dobrym nastroju. Bo wydaje mi się, że trzy medale w pierwszym tygodniu to jest coś, co byśmy brali w ogóle w ciemno. E, no ale dziś wydarzyło się dużo złego. Przeważyło oczywiście, y, przelało czarego goryczy, porażka y, igi świątek, no ale cały dzień jest taki po prostu pod y, znakiem polskiego w Pierdolu, można było powiedzieć. Każdy y, polski reprezentant, czy też drużyna, które mogły startować, o ile się nie mylę, poprawnie Dawidzie, jest godzina 16:36, y, wszyscy przegrali. Florecistki w plecy, koszykarze 3, 3 w plecy, dżudocy. Po jednej wygranej, ale w Plecy. Nie, mamy ten w boksie. A taka dziewczyna bardzo taką odważną szarżą chyba na koniec pojedynku, udało jej się przechylić. Szalę na swoją stronę. Ale tak jak mówisz, no ja jestem jeszcze na świeżo, po bardzo mocnym przeżywaniu meczu Igi. I, I nie wiem, czy ruszamy ten temat, bo tutaj nie można... Nie no, z pewnością, tylko właśnie się zastanawiam, czy zaczynamy od dziś, czy polecimy jednak chronologicznie. Może zróbmy to, póki to jest świeże, bo Dobra. ja już no, widziałem, minęły dwie godziny, odkąd ten mecz się tak naprawdę skończył, trochę ponad. E, ja na koniec e, z frustracji cisnąłem klockiem Lego Duplo o podłogę. O Jezu. No nie... E, ale prawda jest taka, że no należał się brawa, cokolwiek by nie przywiozła z tych igrzysk, bo ona nie reprezentuje naszego sportu narodowego. To nie jest tak, że ona jest coś milionom Polaków winna, i wiadomo, no, że mieliśmy ogromne oczekiwania w jej stronę, ale wydaje mi się, że, że ona wzięła na siebie bardzo dużo, jeżeli chodzi o oczekiwania ogromnej rzeszy ludzi. Mhm. I to było po prostu po niej widać i, i tak jak wszyscy się cieszymy razem z nią po zwycięstwach, tak samo wszyscy powinniśmy tutaj y, wziąć na siebie może trochę tej porażki, bo jako ktoś, kto tam półamatorsko uprawiał sport, ja wiem, że bardzo łatwo jest się przemotywować i, i w tym turnieju ja widziałem Igę przemotywowaną i dlatego uważam, że trzeba jej bić brawo niezależnie od tego, co się wydarzy jutro w meczu o brązowy medal, który głęboko wierzę, że wygra. I, I wszystkim, którzy by tam jakiejś złośliwości, czy się mądrzyli sprzed kanapy, że dlaczego Iga nie gra z dlaczego coś tam, no, że ona nie jest wam nic winna. Ona już osiągnęła tak dużo, że może to nawet lepiej, że w wieku 23 lat jeszcze będzie głodna złotego medalu Igrzysk Olimpijskich, bo, bo wydaje mi się, że tenis kobiecy może wkraczać w taką erę długich dominacji. Kto to wie? Ja, ja, ja biję brawo niezależnie od wyniku, będę bardzo mocno kibicował. Bardzo mam duże nadzieje na brązowy medal, ale, ale uważam, że, że z punktu widzenia takiego kibica IGA nie jest nikomu nic winna. I, I jakieś oczekiwania, czy takie żale, czy mądrzenie się niektórych. Co oczywiście ma miejsce na Twitterze, jak tylko tam zerknąłem. Twitter od tego jest. Żeby się Twitter od tego jest, jest, jest zupełnie, zupełnie nieuzasadnione i y, dajcie idę spokój. Ona wie, co robi. Yy, to znaczy, ja może aż tak bym się nie zapędzał z tym, że dobrze, że będzie głodna tego medalu, bo wydaje mi się, że w jej karierze. Nie, no ja też bym się cieszył ze złota, żeby nie było. Yy, w jej karierze będą są rzeczy, których ona będzie nadal głodna pomimo tego, znaczy niezależnie od tego, czy miałaby ten złoty medal yy, Igrzysk, już teraz czy nie, jak na przykład yy, turniej yy, Wimbledon czy Australian Open. Yy, ale no, generalnie się z Tobą zgadzam. Yy, z z tym, że bardzo dużo na siebie wzięła, że te oczekiwania były e, ogromne. Była naszą obok Oli Mirosław, prawdopodobnie taką jedyną chyba pewniaczką do złotego medalu. No ale też mm. trudno mówić o jakimkolwiek pewniaku chyba w turnieju tenisowym, gdzie e, no, jeden gorszy mecz sprawia, że już o ten złoty medal nie możesz walczyć. Myślę, że przykładem tego znakomitym. Tego, jak trudne jest to turniej, jest Nowak Dziokowicz, który obecnie, pomimo swojej niezwykłej kariery i tego, że wygrał praktycznie wszystko, co mógłby wygrać, nadal nie ma tego złotego krążka Igrzysk Olimpijskich, i to nie jest tak, że mu na tym nie zależało jak najbardziej mu na tym zależało, tylko po prostu przez całą karierę nie trafił mu się jeszcze taki turniej, który by był w stanie wygrać i też pewnie było to spowodowane nieraz tym przemotywowaniem, o którym ty mówisz. Mhm. Przepraszam, muszę szybko tylko wtrącić. W naszej ostatniej rozmowie mówiłem, że w męskim turnieju singlowym z zaskoczeniem może być Lorenzo Musetti. Musisz to potwierdzić. Mówiłeś. Właśnie prowadzi, tak, prowadzi ze zwierewem właśnie w ćwierćfinale 1-0 w setach i 6-5 serwuje teraz na, na półfinał, tak, więc muszę się pochwalić tutaj swoim dobrym przeczuciem. To nie było może jakieś tak. bardzo odkrywcze, bo Musetti grał dobrze ostatnio, ale no raczej nie był w gronie jakichś takich pewniaków medalowych, to na pewno nie. Zwierem... Ale tak podsumowu po podsumowując to, co się dzieje w tenisie, nie masz takiego, ja, ja mam takie dwa przemyślenia po tych igrzyskach. To, jedno to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że jednak cał, całkiem spora grupa sportowców traktuje ten turniej, yy, nie, nie przykłada do niego takiej wagi, jak na przykład przyłożyła Iga, mam wrażenie. Mhm. Bo no, bądźmy szczerzy, w tenisie akurat ludzie są bardziej znani z tego, ile wielkich szlemów na wygrywali, ile zarobili w karierze, a nie na przykład z tego, że wygrali złoty medal. To jest bardziej taka ciekawostka dla, yy, dla wielu takich kibiców tenisa, tak mi się wydaje. Znaczy, no to jest istotny turniej, ale tenis ma to przewagę nad innymi sportami olimpijskimi, że w tenisa się gra co roku przez cały rok duże turnieje mm -hmm. o duże stawki, tak. a na przykład w takim szabli czy w no to oczywiście są różne turnieje, ale one nie przykuwają uwagi zwykłego widza, więc tak jak mówisz, tutaj tenis... Ma tę przewagę, że jeśli komuś nie pójdzie na Igrzyskach albo odpuści sobie ten turniej, no to za parę miesięcy e, gra jest US Open, nie? czy tam później jeszcze kilka tysięczników, 500 tak. i cały czas jest, e, jest dużo pieniędzy do wygrania, jest duży prestiż i za niedługo o tych Igrzyskach faktycznie e, ludzie po prostu zapomną kibice tenisa. Tak. I drugie moje przemyślenie jest takie, że organizacyjnie Igrzyska są nie wiem jakoś bez sensu. Tobie chodzi o chodzi system o... kwalifikacji. I, I system kwalifikacji, i to, że mamy imprezę, która jest dwutygodniowa ponad, no bo tyle od otwarcia do zamknięcia mamy. Mhm. Zaczynamy pierwszego dnia tak naprawdę igrzysk, turni mecze turniejowe i kończymy w niecały tydzień turniej, który jest tylko jedną rundę krótszy niż Wielki Szlem dwutygodniowy. Gdzie nagle są, są mecze dzień po dniu, kończysz jak, jak mi właśnie takim 500 za 500 czy za 250 punktów, gdzie wcale nie ma presji czasu. Tak. To jest jedna rzecz, która jest tutaj jakaś taka bardzo, bardzo dla mnie dziwna i nie na miejscu, a druga no to jest system kwalifikacji. To, że Jan Zieliński, zwycięzca dwóch turniejów wielkoszlemowych w Mikście, nie może zagrać w Mikście, bo coś tam. Bo ma za To, niski ranking, jest, bo po prostu... to jest w ogóle jakieś absurdalne dla mnie. No jest to absurdalne. W tej sytuacji. Ale... To no... jest absurdalne. Absurdalne jest to, że wypada singlista i wchodzi deblista w jego miejsce. Tak, jest to system zdecydowanie przemyślany. Yy, I tutaj masz yy, na pewno rację i myślę, że coś powinno być z tym. Yy, I kurde, próbione. nie ma Hołkaja, nie? Nie ma Hołkaja. No, no, yy, a to dziwne, bo w sumie wszystkie jakieś nowinki techniczne na no tych igrzyska, igrzyskach w każdej dyscyplinie one są yy, bardzo przeczane. Siatkówka ści dostała Hawkeye dekadę później niż tenis i mają Hołkaja na igrzyskach, a, a tutaj na kortach, które są jednymi z pewnie czterech najlepszych na świecie. Mhm. No nie korzystamy sobie, nie? Będzie, będą sędziowie sobie latali oglądać, czy piłka jest styczna znaczy no, na ten milimetr, czy nie. Plus jest taki, że akurat na tych ziemnych kortach to jest yy, weryfikowalne, jeżeli istnieje takie słowo, yy, jeśli nie, to właśnie wymyśliłem. Yy, to faktycznie, jeśli ktoś grał w tenisa, to wie, że wiadomo, można się pokłócić o, o to, czy ślad jest styczny, czy nie, ale no, yy, tutaj na tym takim wysokim poziomie to jednak sędzia. No widzi to po prostu, nie jest to w stanie zweryfikować. Aczkolwiek no, na pewno byłoby łatwiej, yy, gdyby jeszcze do tego był Hawkeye. Yy, a co do tego co mówiłeś na początku, to taki jest, dziwny podział się zrobił, bo mam wrażenie, że yy, poznaliśmy tenisistów i tenisiski, które w ogóle nie mają żadnego parcia na igrzyska, a też jest dużo nazwisk, które. O, wygrał Musetti. Świetnie. Mój ulubiony niepolski tenisista w półfinale i też jeszcze pokonał mojego najbardziej nieulubionego tenisistę w stawce. Zresztą obrońcę tytułu. Tyle wygrać. Z Wierewa. Trzymam kciuki, a chyba będzie miał Alcaraza w półfinale, więc lekko nie będzie. Alcaraz pokonał. No, ale ma piękny backhand Eep. i może zagrać o brąz. Może zagrać o brąz. W drugiej stronie drabinki szykuje się półfinał Rutczowicz, chociaż nie wiadomo, bo Cicipas też w na Mączce nie jest. Z... Dobra, nie, może nie, nie analizujmy aż tak męskiej drabinki, że mówiło się dużo przed tym turniejem o tym, że tenisistom nie zależy na igrzyskach. Mieliśmy wiele wycofań z turnieju. Teraz na przykład jest turniej w Waszyngtonie, w którym mierzą się zawodniczki, które się wycofały z turnieju. Na Igrzyskach Olimpijskich, chociaż niektóre, akurat nie wiem, te Rosjanki czy Białorusinki, z jednej strony rozumiem, no bo może w sumie, jeśli nie możesz reprezentować swojego kraju, to ten występ na Igrzyskach trochę traci jakąś wartość, chociaż z drugiej strony nadal byś był mistrzem olimpijskim, gdybyś wygrał. Nie? Ale też jest dużo właśnie zawodników, którzy pokazali, że i zawodniczek, że bardzo im jednak zależy na tym wśród nich. E, oczywiście na przykład Iga Świątek, która tam dzisiaj się popłakała na wywiadzie, ale też widać jak Zęk podeszła do tego turnieju, świetną formę przygotowała. E, Djokovic oczywiście, ale też Alcaraz bardzo dobrze wygląda. E, tak więc e, i tak i nie jest z tym zaangażowaniem tenisistów. W turnieju no. olimpijskim. Ale zostawiając z wielkim szlemem, ja uważam, że jednak to jest ciągle turniej taki na poziomie tysięcznika jakiegoś, między 500 a 1000. Eee, no tak. Dla, dla, dla prestiżu powiedziałem takiego ogólnego. Chyba, że jesteś jakimś naprawdę wielkim patriotą. I... Tak, tak. No to I... są, myślę, myślę, że są po prostu. Ci ludzie, którym zależy bar bardzo, to są w tej czołówce raczej myślę wyjątki. Chociaż, nie wiem, Kokogo no, się bardzo kłóciła tam o. Nie, no, Amerykankom o, w ogóle o, o strasznie jedy. zależało, tylko też nie wiem, czy one nie były przemotywowane. Zarówno go. Oczywiście, jak że nie... pewnie były przemotywowane. Emma Navarro, która wydawała mi się ogólnie z poko typiarą, to zrobiła taki chlew <laughs> straszny po meczu z zęk, coś tam jej powiedziała, gdzie to w sumie ta zęk nic jej nie zrobiła. Collins to wiadomo, nawet nie ma co chyba. E... Tutaj się rozwodzić na ten temat, bo dziewczyna kończy karierę w tym roku. No i okej, okay, no może, no może też była rozczarowana tym wszystkim. Eee, więc Amerykankom też na pewno zależało. Eee, a poszło im tak, jak poszło. Eee, w tych deblach też chyba nie za bardzo, w mikstach Z tego co wiem, chociaż chyba debel męski jeszcze jest w grze. Tak? Oni wczoraj pokonali Alcaraza i nadal w ogóle. Eee, no ale wczoraj na przykład oglądałem mecz ćwierćfinałowy późno w nocy Wekić kostiuk no i tam było widać, że po prostu obie były umarły za to, żeby do tego półfinału wejść. Tam no, bo szanse na to, że one wystąpią w finale wielkiej imprezy typu Wimbledon. Znaczy, a... jeszcze jest młoda. Ona wydaje mi się, że ma potencjał na to, żeby kiedyś zagrać w no może takim tak. finale. Szczególnie, że wiesz, jak to jest w kobiecym tenisie, Wondrusowa na przykład dwa razy grała w finale, a to jest zawodniczka, która przez całe sezony potrafi yy, no, grać po prostu słabo. To, 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 to też jest kwestia czasu. Tak więc Kostrug ja bym się nie zdziwił, jakby w przyszłości jeszcze zagrała w jakimś finale. Ma ten... No, ale ja mam wrażenie, że. Kobiecy tenis się trochę tak stabilizuje, bo ja go zawsze kojarzyłem z tym, że był bardzo nieprzewidywalny, hmm? że była Serena Williams długo, długo nic na przykład i potem trochę taki random number generator. Teraz mam wrażenie, że się stabilizuje ta czołówka, że może mieć sytuację, jak 15 lat temu się ustabilizowała czołówka u mężczyzn, że była wielka czwórka przez dekadę, tak, tutaj też mamy taki zestaw tenisistek, który mógłby dosyć długo walczyć o te czołowe miejsca, no bo i Koko Goff bardzo młoda, Iga Świątek ciągle jeszcze przecież bardzo młoda i Sabalenka, która z tej trójki jest najstarsza, ma 25 lat czy 26. No tak, więc... z, 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 też mi się tak wydawało, ale Sabalenka w momencie, kiedy się wydaje, że już będzie cały czas taka mocna, to łapie jakieś dołki i znowu się tak teraz wydarzyło w tym sezonie. E, rybakina tak samo. E, w... Nie, ja mówię bardziej o tym, że będzie taka stabilna ta czwórka, że one się będą tasować między sobą w, tych, w tej pierwszej szóstce, a, a nie, że co sezon ktoś tam jest y, y, nowy, świeży. No jeszcze ta młoda Rosjanka może dołączyć niebawem mi się wydaje, bo ona Andrzejewa? Ma 16 czy 17 lat. Myślę, że ani Iga, ani Koko nie grały tak w jej wieku, o ile się nie mylę. Więc ona wydaje mi się. Koko już grała. Koko już grała wysoko w jej wieku. Ale nie wiem, czy miała wygraną 500 jakąś, bo ona teraz ma, wygrała 500. -ko. No nieważne, nie w każdym no musisz, razie. Musisz sprawdzić, co Koko robiła 3 lata temu. Na pewno się nie kłóciła o piłkę, która została wywołana pół sekundy po odbiciu. E... No tak, koko nadal jest jeszcze młoda yy, i, i też jeszcze może tę formę ustabilizować. W każdym razie w tym roku ten turniej się tak potoczył, że co by nie było, no to będziemy mieli jednak jakieś zaskoczenie, jeśli chodzi o złoty medal, chociaż ta zęk, no to... To jest jednak siódma rakieta świata, więc to nie będzie zaskoczenie typu no. y, ktoś... I ona kiedyś Igę na Rolandzie dwa lata temu postraszyła tam chyba w czwartej rundzie, gdzie w trzech setach Iga dopiero sobie z nią poradziła i to z kontuzją ona tam kończyła tę trzecią partię. Tak, no to jest dobra zawodniczka. Ona w ogóle w finale grała w szlamowego turnieju. Teraz nie wiem, czy to była na Open w tym roku, nie chcę się pomylić, ale wiem, że gdzieś tam doszła do finału. Chyba na Open. Tak, przegrała w finale z Sabalenką, dość gładko, no ale do tego finału doszła. Chociaż miała drabinkę, taką powiedzmy, nie najtrudniejszą na świecie, no ale to też trzeba to wykorzystać. No ale to co, spinając ten temat tenisa, żeby to nie był podcast tylko tenisowy, trzeba może skończyć na idze. I ja jeszcze nawiążę do tego, co ty mówiłeś na początku, że mimo wszystko, jeśli ona nie zdobędzie tego brązu, to tak jak ją uwielbiam i, i też bardzo mi się nie podoba. To jak wiele osób czeka tylko na jej porażkę, yy, i, i jak wiele osób świętuje to, że jej się podwina noga, no to myślę, że ona sama to przyzna, że jeśli brązu nawet nie przywiezie z tego turnieju, no to jednak będzie. Yy, rozczarowanie bardzo duże dla niej i mhm. dla. Tylko, tylko myślę, że to rozczarowanie powinno, powinno ogłosić ona, jeżeli uzna to za stosowne, a nie na przykład wszyscy kibice Tenisa, yy, którzy mają jakieś takie dziwne poczucie, że ona jest coś winna. I, I wiesz, jak nie wygrywa 6 6 1 no to coś jest nie tak, czemu ona nie gra skrótów? Eee, no tutaj w ogóle nie mam wątpliwości, że ona, że ona sama powie, że to będzie. Dla niej ten brązowy medal prawdopodobnie będzie rozczarowaniem, no bo też trzeba dodać, że te turnieje olimpijskie to jest ewenement, o ile się nie mylę, że jest rozgrywany na mączce w tym roku, więc teoretycznie to był pewnie była dla niej naj. Większa szansa w karierze, żeby ten złoty medal przywieźć. Nie mówię, że nigdy nie będzie miała szansy na to, żeby przywieźć złoty medal na, na hardzie, jak będą e zawody, no ale jednak jest zawodniczką, która znana z tego, że na morzu jest lepsza. Po prostu, więc e pod tym względem trochę szkoda. No ale to jest sport. Po prostu można przegrać no z właśnie. siódmą zawodniczką na świecie i to nie jest koniec świata i trzeba po prostu dać wszystko w meczu o brąz, w którym będzie faworytką, nieważne z kim by nie walczyła, chociaż trochę się bałbym wekić, wekić pod tym względem, że no tak jak mówisz, ona, dla niej medal na tej imprezie może być życiowym osiągnięciem. Zresztą śmiedlowej jeszcze bardziej w sumie, bo... No. Szmedlowa chyba nie ma takiego ciśnienia, takiego serwisu mocnego. Wekić jednak chyba jest trudniejsza pod kątem serwisu, mi się wydaje, chociaż dawno nie oglądałem żadnego meczu szmedlowej. No ja też. No ona jest w ogóle no, rewelacją tego turnieju. To, że jak już przeszła Paulini. w ogóle jak przeszła Haddad to już była niespodzianka, a jak pokonała Paulini, to, to była ogromna niespodzianka. Z Krecikową też sobie dość łatwo prowadziła, poradziła, ale. Krejcikowa jest w pewien sposób najedzona sukcesem jeszcze z Wimbledonu chyba. to, Może ją to jakoś bardzo nie yy, ubodło. Yy, w każdym razie przekonałem się trochę do tego turnieju tenisa. Tak, yy, wczoraj wydaje mi się, że właśnie też przez to, że to są te korty, yy, na których rozgrywany jest Roland Garros, to jakoś tak yy, no dobrze się ten turniej ogląda. Podobał mi się bardzo ten dla, dla, mnie, się. dla mnie będzie na pewno wspomnieniem z tego turnieju tenisowego, tak już naprawdę zamykając klamrą, takie Dziwne wrażenie, że on się niepotrzebnie spieszy i mamy 35 stopni, ktoś gra debla i singla, i, i gra po dwa mecze w upale dwugodzinne, na przykład. W sytuacji, gdzie można to było spokojnie na 10 dni na przykład rozłożyć i, i nie wiem, zacząć w środę skończyć w sobota niedziela przed, przed zgaszeniem znicza. To na, na spokoju można było to zrobić, a teraz mam wrażenie, że taka, taka wiesz, Paolini, która Grała mecz za meczem. Tam nie wiem, czy się zdążyła w normalnym tempie przebrać tak naprawdę w pierwszych dniach turnieju. E, czy sytuacja, gdzie Magda Linett kończy mecz o 19. E, wcale nie taki bardzo łatwy następnego dnia wychodzi e, w, na, na pierwszy chyba pojedynek? Po, w, jakoś tak bardzo wcześnie mhm. grała następnego dnia. No, niepotrzebne to jest, tak naprawdę, moim zdaniem. Dziwny pośpiech jest dla mnie niezrozumiały, zwłaszcza, że, nie wiem, mamy taki turniej siatkówki plażowej, gdzie te mecze są dużo krótsze niż w tenisie, a mają po 2-3 trzy, trzy dni, na przykład, jedna runda jest rozłożona. No, przecież nie wiem, czy to jest spowodowane. Może jakoś logistycznie musi tak być po prostu. Może to jest też spowodowane tym, jak szeroki jest grafik turów tenisowych. WTA i, i ATP. Wydaje mi się, no ale masz rację, pewnie gdyby nie to, to można byłoby to jakoś rozsądniej yy, zorganizować. A, no i jeszcze oczywiście warto wspomnieć, że mieliśmy możliwe, że ostatnie starcie nadal z Djokoviciem na profesjonalnym <grym> poziomie. Myślę, że na pewno. Yy, no, to na 95% tak bym powiedział. Bo nadal póki co nie wygląda też na kogoś, kto koniecznie chciałby kończyć, nie wiem jak będzie z Jokowiciem. czy jak on zobaczy, że będzie w tak, że nie będzie w stanie już tak rywalizować właśnie jak nadal, czy on sobie da spokój wtedy, czy będzie grał po prostu do pięćdziesiątki i gdzieś tam celował jeszcze w jakąś No Ja tutaj złośliwie żartowałem, jak oglądaliśmy ten mecz w domu z moim bratem, że, bo nadal tam z 4-0 wrócił na 4-4, tak. czy z 4-1 na 4-4? w drugim secie. Ja mówię, że to był akurat ten moment, gdzie leki na reumatyzm się wkręciły i zaczęło potem z niego schodzić. No może. Yy... No bo to jest... Ja roz Rozmawialiśmy o tym w tym pierwszym podcaście, że ja bym bardzo nie chciał oglądać tych takich wielkich mistrzów, którzy się gdzieś kołaczą w pierwszych rundach, przegrywają z anonimowymi zawodnikami. Cieszę się, że nadal dostał taką opcję, żeby ostatnim wspomnieniem było 60. spotkanie z Dżokowiczem. A nie mu będą wypominali do końca życia, że ostatniego seta na Wimbledonie to przegrał, nie wiem, 0,6 z jakimś gościem z Polski. Yy, no, tylko że on nie, nie wygląda, jakby miał ochotę kończyć. Ale nie, nie wiem. No wiem, kocha ten sport. Nie wiem no. na co liczył. No z drugiej strony to jego prawo może grać nawet do pięćdziesiątki, gdzieś tam się tak. bujać po challengerach, tak, tak. jeśli będzie miał ochotę. Yy, yy, aczkolwiek, no ty też masz prawo nie chcieć tego oglądać jako kibic. Możesz sobie tak. tego nie życzyć. Jest, jest taki koszykarz, który grał kiedyś zresztą w Lublinie. On się nazywa Grzegorz Mordzak. Mhm. I on chyba yy, po prostu musi dostać zawału na parkiecie, żeby przestać grać. Bo on jest rocznik 77 i chyba ma podpisany kontrakt w drugiej lidze na ten rok. Czyli ma 47 lat. Tak. sporo. I ciągle robi takie, wiesz, kilkanaście punktów na mecz. No proszę. Tak jak tak płynnie przeszedłeś do koszykówki, to może chciałbyś naszym słuchaczom i widzom powiedzieć, jak w tym roku przebiega turniej koszykówki, gdyż szczerze mówiąc, ja się za bardzo nie, akurat na tym sporcie nie skupiłem. Więc mi eee, też możesz powiedzieć. Wiem, że w naszej. Jeszcze koszyków... raz wiem, że na, w ostatniej naszej rozmowie e, zapowiadałeś, że ciekawą drużyną, która może zrobić niespodziewany wynik, będzie Sudan Południowy. Tak. Sudan Południowy. Sudan Południowy. E, więc w tym momencie, standardowo w koszykówce, w każdym wielkim turnieju. Hiszpania przegrywa pierwszy mecz. Nieważne, nieważne czy grają wiesz, z amatorami, czy nie, ale Sudan południowy, sudan południowy w tym momencie. Niech ja sprawdzę, bo on ma jedno zwycięstwo i ja przegapiłem to zwycięstwo, szczerze mówiąc. Ja przewidywałem, że Amerykanie nie zdobędą złota i ciągle mi się wydaje, że oni nie zdobędą złota, że Kanada jest bardzo mocna, że Niemcy są bardzo mocne, że Francja jest bardzo mocna. Na pewno to, co będzie hitem na długie lata z turnieju koszykarskiego w tym roku, to zdjęcie Wiktora Łębeniamy z Japończykiem, który tam ma metr 70, Victor, czy metr 67. Mhm. Najniższy uczestnik y, igrzysk. A Wiktor Łębiniama jest najwyższym, więc przez moment było tak, że walczyli o pozycję. Mhm. A Sudan Południowy ograł do tej pory Portoryko, co jest takim dosyć dobrym wynikiem, uważam. Mhm. I już znacząco przegrał ze Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek na takim turnieju, gdzie siły są ważne, nie zdziwiłbym się, jakby to w momencie, w którym Amerykanie zaczęli odjeżdżać, a ja tego meczu nie widziałem. Można, można było zacząć te siły oszczędzać, chociaż małe punkty mogą się liczyć przy wyjściu z trzeciego miejsca. W każdym razie o wyjście zagrają z Serbami. Klarowna sytuacja jest w grupie B: Niemcy i Francja, Niemcy, Mistrzowie Świata, Francuzi, chyba poza Amerykanami. W tym momencie kadra o największym potencjale. Grupa A, która była nazywana grupą śmierci, tam są Hiszpanie, którzy standardowo przegrali pierwszy mecz, więc się spieli na wszystkie pozostałe, mają jedno zwycięstwo, jedną porażkę. Będą grali, wydaje mi się, że ograli Greków, przegrali z Australią, więc grają z, z liderującą Kanadą o wyjście. Hiszpanie mogą wygrać zawsze z każdym. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, czy nie, więc tak naprawdę. Mm, Myślę, że Grecja jest takim zawodem póki co, bo przegrała oba mecze, oba, oba niewysoko, ale jednak przegrała. Oni tam mają jakiegoś dobrego e... zawodnika, nie? Co tam jeden z lepszych w NBA. Janisa Antetekumpo, byłego MVP Ligi, mistrza NBA Greka takiego, o którym się mówi Greek Freak. Mhm. On ma taką rękę, że prawie piłkę dookoła obejmuje. To, e... to jest trochę absurdalne, jak wielką małapę. E... Więc to jest myślę trochę zaskoczenie, że Grecja ma dwie porażki, aczkolwiek no to w grupie śmierci oni mają już dwie porażki i minus 14, mhm. a Sudan Południowy ma jedno zwycięstwo, jedną porażkę i minus sześć małe punkty. Okej, okay. i tam wychodzą po cztery drużyny, tak? Wychodzą po dwie i dwie najlepsze z trzecich miejsc, bo to jest ten sam system, co w siatkówce. Trzy grupy po cztery. Aha. aha, aha. Co też jest dla mnie kurde dziwne, tak powiem szczerze, że narobili tych takich dziwnych sytuacji, że y, można wyjść z trzeciego miejsca, jak wylosujesz jakąś taką Kenię typu siatkówka kobiet albo Egipt, siatkówka mężczyzn. Nastukasz z nimi różnicę punktów y, minus milion czy plus milion i wychodzisz przegrywając, dostając 0-3 w pozostałych meczach teoretycznie. I to jest możliwe. Zamiast wziąć 16 drużyn i standardowo po dwie wychodzą. No, ale wtedy każda musiała musiałaby zagrać 7 meczów fazy grupowej, nie? Nie, nie, ja mówię zrobić cztery grupy po 4. Aha, w ten sposób. O, czekaj, tutaj sobie utnę. A few moments later. Więc wracając po przerwie technicznej, ja w ogóle w tych sportach drużynowych mam taki trochę. Mindfuck, bo na przykład przewidywanie drabinki jest, z jednej strony to może jest i plus nawet, że ciężko jest sobie zaplanować, na kogo trafisz, a z drugiej strony jak masz 16 najlepszych drużyn, to wcale nie jest takie oczywiste, że możesz sobie planować to. Tylko to może zależeć od zbyt wielu czynników, a tak no tak jak mówię, są dyscypliny sportowe, akurat na szczęście koszykówka do nich nie należy, gdzie wylosowanie drużyny z Afryki jest równoznaczne z tym, że dostajesz darmowy, darmowe punkty i nie wiem, no w takiej siatkówce myślę, że nie byłoby wielkim problemem, jakby zagrało 16 drużyn najlepszych w czterech grupach po cztery. Czyli każdy zespół, żeby zostać mistrzem olimpijskim, musiałby zagrać dokładnie tyle samo spotkań, a kibice dostaliby po prostu sześć spotkań w grupie więcej. Yy, ostatnio popularne, nawet nie ostatnio, po prostu zawsze w internecie popularne są petycje. Więc myślę, że możesz taką nasmarować. Hmm. Co prawda, jeszcze nigdy, nigdy żadna nic chyba nie wniosła, ale to jest taki nic. obywatelski po prostu głos. A zakładałeś kiedyś jakąś petycję? Się, więc zakładałem po filmie o broni chemicznej Dnie Bałtyku, ale rzeczywiście to nic nie warte było tak w dłuższej perspektywie, uważam. Hmm. No właśnie. Nie jest to w żaden sposób wiążące, to trzeba by na papierze mieć te podpisy, ciągle niestety sterta podpisów na papierze jest więcej znacząca niż dwa razy tyle w internecie. Ja się zastanawiam, czy nie zakładałem jakiejś petycji, jak Polska z Austrią zremisowała czy w 2008 roku i Howard Webb tam tego karnego podyktował, ale już teraz nie pamiętam, w każdym razie też nic to nie dało, jakby co. Eee, e, dobrze, <grymne> czyli e, Turniej Koszykówki jeszcze jest w takiej fazie. Czyli Turniej Koszykówki mężczyzn jest w takiej fazie, że dopiero jak zobaczymy ćwierćfinały, to będzie można coś więcej powiedzieć. Moimi faworytami jest ktoś z trójki. E, Niemcy, Hiszpania, Kanada. Oczywiście Amerykanie będą w półfinałach, myślę, że na pewno pewnie w finale. Ale ciągle uważam, że w tej europejskiej koszykówce zbudowanie zespołu, który ma zadaniowców, jest dużo ważniejsze niż zebranie wszystkich gwiazd. I to by była taka trochę piękna historia, jakby ten Dream Team nie wygrał jednak Mistrzostwa Świata. I po raz kolejny to takie amerykańskie myślenie, że jak ktoś wygrał u nich Ligę NBA, to może się nazwać Mistrzem Świata, zostało trochę utemperowane. Rozumiem. Czyli po prostu źle Chociaż z drugiej Amerykanom. strony, kurde, LeBron James w wieku 40 lat ich tam ciągnie. To też jest niezła historia. Eee, czyli po prostu czekasz na porażkę tego światowego mocarstwa. Eee, uważam, że sprawiedliwiej dla koszykówki, którą ja uprawiałem, czyli tej europejskiej, bo to jednak są trochę dwa, dwie różne dyscypliny sportu. Byłoby, gdyby wygrała drużyna, która była budowana z głową, niż drużyna, która była budowana według tego, kto ma najbardziej głośne i gorące nazwisko. O, tak powiem dyplomatycznie, ale tak, czekam, aż, aż im się noga powiedzieć. Okej, okay. yy, no dobrze, jest jeszcze koszykówka 3x3. Tutaj muszę powiedzieć, że akurat kilka meczów oglądałem, i to nawet nie tylko Polaków, bo. Dziś oglądałem łotyszy z Chińczykami i jestem po prostu zachwycony tym, jak łotysze grają. Mam wrażenie, mm -hmm. że ich się ogląda jak jakąś najlepszą drużynę NBA po prostu. Tak mają dopracowany ten sport. To jest na pewno dużo ciekawsze dla oglądania dla takiego kogoś, kto nie, nie, siedzi, nie siedział w koszykówce. To pewnie się zgodzi, no. że tam się dzieją rzeczy szybciej. Ta gra jest taka powiedziałam, że pod niektórymi względami y, trochę trudna, no bo na przykład gwizdanie fauli dla mnie jest niekonsekwentne długimi momentami, w sensie na początku gwizdze się trochę jak w piłce ręcznej. Na początku gwizdze się y, pozwala się na mnie na, na więcej w sensie bardziej czuli są sędziowie na jakieś przewinienia w końcówce, jak już tam jest zagrożenie, że każdy gwizek będzie ważył na wyniku mhm. końcowym. Oni puszczają jakieś rzeczy, które nie powinny być puszczone. No tak, zupełnie szczerze powiem, że Polacy zanotowali porażkę z Francją w takim stylu polskiej kadry koszykarskiej czyli cały mecz z przodu i w końcówce dwiema czy trzema akcjami, które były może trochę pospieszone, może nie. Yy, Francuzi nadgonili, ale była taka sytuacja, gdzie ewidentnie powinien być odgwizdany faul na Adrianie Boguckim, który był dosłownie w pół złapany, jak szedł na zbiórkę. Akcja była puszczona, Francuzi dzięki temu dostali darmową trójkę i zamiast dwóch rzutów osobistych dla Polaków, tam w okolicach remisu było, czy nawet jeszcze prowadziliśmy, Francuzi wyszli na pierwsze prowadzenie po tej akcji. I, i to jest sytuacja, która no, 10 na 10 jest ewidentnie do gwizdnięcia jako faul w tej sytuacji. A, aczkolwiek na streetballowej tej 3 na 3 koszykówce czasami takie sytuacje się właśnie z jakiegoś powodu w końcówce puszcza. I, i nie uważam, żeby to było spoko. Ja lubię konsekwentne sędziowanie. Nawet takie złe, ale jest konsekwentne, to przynajmniej możesz się do tego przyzwyczaić. Masz czas się zaadoptować. Ja mam to szczęście, że z polskich meczów z trzech widziałem tylko jeden i to był z Amerykanami, e, więc jedyny wygrany, więc miałem bardzo dobre wrażenia. Czy to jest lepszy sport do oglądania dla kogoś, kto nie siedzi w koszykówce? Nie wiem, dla mnie to jest w ogóle inny sport całkowicie. Całkiem inaczej się ogląda mecz koszykówki 3 na 3 Tak, bo tam jest piłka mniejsza tak? nawet, nie o, wiem czy wiesz. To nie, to są w ogóle tak, inne sporty, no, grają, łączy je to, że 7. się rzuca do kosza, ale sam przebieg meczu to jest... E, Całkowicie coś innego i faktycznie bywa dynamiczniej, że ta duża przewaga chyba łatwiej może być zniwelowana niż. Oczywiście w meczu normalnej koszówki, koszykówki też może być, to co Polacy udowodnili z finami bodajże w tym roku. Tak, 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 tak. Ale, ale no tak, tak, inaczej się to ogląda. Całkiem ciekawy sport, nawet jak się byłem w stanie właśnie wkręcić w meczek, gdzie nie było Polaków, więc myślę, że. Z, z, z takich ciekawostek powiem Ci, że mm, w reprezentacji Stanów Zjednoczonych 3 na 3 gra zawodnik, który się nazywa Jimmer Fredet. Czy ci, jest którzy siedzi w koszykówce, tam ma mógł... Nie. Nie, nie. Jimmer Fredet to jest y, koleś, który był dziesiątym wyborem w którymś drafcie, już nie pamiętam którym, już sprawdzam. W 2011 roku, w 2011, y, ale się tak naprawdę nigdy nie przebił na dłużej w, ża w rotacji żadnego zespołu NBA. Hmm. Grał, coś próbował grać w Europie, ale potem poszedł do Ligi Chińskiej, gdzie został królem strzelców okay. i on miał tam jakąś obłędną statystykę, jeżeli chodzi o punkty. E, już ci mówię, że został królem strzelców z wynikiem tam 37 średnio punktów na mecz. To I były mecze, gdzie on regularnie 50-60 punktów zdobywał w Lidze Chińskiej. I to jest taki jeden, jeden z lepszych strzelców, powiedziałbym, za trzy na świecie. Tak, uwzględniając zawodników NBA, więc odnalazł się tutaj nagle. On już robił w życiu wszystko. Był w NBA, w Eurolidze, w Lidze Chińskiej i w koszykówce 3 na 3 ma srebrny medal Mistrzostw Świata, więc jeszcze medal olimpijski. I, I może powiedzieć, że był wszędzie w koszykówce. Może nie grał w Finlandii, nie wiem, z Reniferem tam na czwórce. Wszystko przed nim. E, jeszcze w, Pol w Polsce może nim. pograć sobie. Jak Przemek Zamojski, Michał Sokołowski, Filip Maczek, i Adrian Bogucki. My w ogóle jesteśmy chyba ciekawym zestawem, chociaż nie śledzę tego dokładnie, ale u nas wszyscy zawodnicy są z koszykówki 5 na 5 w składzie. Mhm. No ale to nie jest tak, że wszyscy, po wszyscy. zaczynają? Od, raczej, nie wiem, w młodym wieku się nie zaczyna od razu od 3 na 3. Tak, 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 ale, ale potem, y, potem niekoniecznie to idzie w parze. Mhm. W takich drużynach, chociaż w sumie tak jak mówię, nie wiem, z, da, dawno nie oglądałem tych najlepszych drużyn, jak, w jakich oni są składach, na, na, natomiast zdecydowanie się specjalizują, co widać na przykład po Łotyszach w tym, żeby grać 3 na 3. Ani, ee... Łotwa tak. sprytnie podeszła, tam wiesz, 18 osób gra w skali krajów kosza i pomyśleli, że jak będą 3 na 3 grać, to więcej zespołów mogą wystawić. A tak zupełnie na serio, Łotwa bardzo mocna w kosza, była czwarta na Mistrzostwach Świata, ostatnich 5 na 5 też, więc to, to, to nie jest przypadek, że oni w rzucaniu pomarańczowym w pomarańczowe Litwa podobnie nieśni. też chyba, nie? Yy, lubi koszykówkę. Litwa ostatnimi laty gorzej sobie radzi, mam wrażenie, na arenie międzynarodowej niż Łotwa i w koszykówce 3 na 3 i 5 na 5. Może przez to, że w Łotwie są rosyjskie pieniądze. Eee, nie wiem, jak w koszykówce, tak jest w piłce nożnej przynajmniej. Tak. Ten klub z Rygi, który się mierzy ze Śląskiem Wrocław, ma tam bardzo dziwnego właściciela, czytałem. A śledzisz piłkę nożną na Igrzyskach? Znaczy, widziałem tylko, że była ogromna kontrowersja, bo był mecz bodajże Argentyny z Marokiem, Marokiem tam chyba, w ogóle tak. padł gol. I coś, nie wiem, czy kibice wbiegli na boisko, coś, by musiał być mecz przerwany przez to i gol mm -hmm. został nieuznany dopiero po jakimś tam dwóch godzinach przerwy w tym meczu. Tak więc y, sytuacja, y, szukam słowa. I to jeszcze przed igrzyskami. Tak, tak, było. bo ten turniej piłkarski za, zaczynał się, to też jest w ogóle dziwne, jeszcze przed... Y, tak ceremonią otwarcia. A propos, na widzie nie wspomnieliśmy w ogóle o najważniejszej rzeczy dotyczącej, bo my tak tu o sporcie, jak coś debile rozmawiamy, o jakichś wynikach, tak. o czasach, o... Już myślałem, o po prostu że zapomnisz. Jak to dobrze, jak, czy ktoś dobrze gra, czy źle, a po prostu nie rozmawiamy o najważniejszych rzeczach. Mamy co najmniej trzy tematy, które są ważniejsze niż jakikolwiek wynik sportowy na tych igrzyskach. Pierwszy temat to jest ceremonia otwarcia. Chciałem się zapytać, czy jesteś Polakiem, czy nie. To znaczy, czy podobała ci się, czy nie. Bo jak ci się podoba, to nie jesteś Polakiem. Ja mało widziałem tej ceremonii, więc się Uda, ja nie też wypowiem. Mam problem. Jeżeli chodzi o to, czy, czy całość, to przy, przykro mi, tutaj będzie niestety... Ja, ja byłem na pokazie. E, te fragmenty, które widziałem, to uważam, że Ja byłem że na są pokazie ciekawa. zwierząt egzotycznych. Te, które widziałem. E, akurat na wakacjach o. mieliśmy. Mi się bardzo podoba, że, że Francuzi wymyślili, żeby to zabrać ze stadionu. Takie przełamanie. Tak, myślę, że dla widowni to w przypadku deszczu to jest uciążliwe, tak jak tutaj, ale wydaje mi się, że sama taki, sam taki pomysł, żeby to sobie ze stadionu wyszło, jest, jest dla mnie spoko. Ale nie wiem, więc... czy to prawda, gdzieś mi się przywinęła informacja, że nie było kibli tam na tych łódkach i że na przykład dwie godziny płynąłeś bez kibla. Słyszałeś, co mówiła Nawratilowa. Co mówiła? o przerwach toaletowych i świątek. Ja zagrałem 1700 meczów i nie chodziłam do toalety. Eee, to nie słyszałem, jak tak Najlepsi sportowcy, najwide... tak, najlepsi sportowcy ewidentnie nie muszą. Eee, nie? No ale wiesz, bo w trakcie w trakcie grania to wypacasz, nie? Płyn... Nie, nie wiem, czy to tak działa w sumie. Dobra, nie będę... Teraz się kompromitował, jeśli o wiedzę z biologii człowieka. W każdym razie, no to sobie nie pogadamy za bardzo o ceremonii otwarcia, ponieważ obajem, ja widziałem jakieś urywki później, ale na żywo niestety nie śledziłem. E, niestety albo stety, bo po prostu chyba cieszę się, że nie wpadłem w dyskusję, która Komunizm miała niestety. miejsce. Tak, do tego jeszcze też przejdziemy za moment. E, e, e. No nie wiem, co za bardzo powiedzieć w sumie o tym. No bo może to niedobrze jest się opowiadać o czymś, czego się nie widziało w całości, ale. E, widziałem chociażby, że na przykład Iga Świątek napisała, że jej się podobało i bardzo źle to zostało przyjęte przez niektórych ludzi. Czyli już nawet to nie jest tak, że. Y, ludzie chcą mieć prawo do tego, yep. żeby im się coś nie podobało, co jest okej. Okay. W sensie nie wszystko się musi wszystkim podobać. Jak mm -hmm. coś się komuś nie podoba, to mm -hmm. jest jak Dokładnie. najbardziej w porządku. Tylko te komentarze pod wpisem Ig, której się z kolei podobało, y, paskudne komentarze. Y, o, kamera mi się rozładowała, moment, muszę wymienić baterię. One eternity later. Te wypowiedzi sugerują, że nie chodzi już do końca o to, czy coś nam się podoba, czy nie, tylko czy coś w ogóle ma prawo istnieć, ma prawo się podobać białemu heteroseksualnemu człowiekowi, w domyśle mężczyźnie. Tak, I to jest trochę problem. To jest hiperbola z mojej strony, to co ja powiedziałem, ale ja się zdecydowanie podpiszę pod tym, pod czym ty mówisz. Jeżeli ktoś poczuł się urażony jakimś elementem e, tej ceremonii, to jest jego święte tak. prawo, ale to nie znaczy, że wszyscy muszą poczuć się urażeni. Dokładnie, dokładnie też tak myślę. I, y I trzeba sobie też zadać pytanie, czy ktoś to zrobił na przykład celowo, czy, czy to, wiesz, była naprawdę ostatnia wieczerza. Czy tylko, czy, czy ostatnia wieczerza to jest coś, czego nie można sportretować inaczej? To niż znaczy, to oczywiście, że można, uczyć, można, bo na przykład... kultura jest pełna tego typu zabiegów. No właśnie. Eee, czy tam. Eee, nie chcę za bardzo wchodzić nawet w ten temat, bo. Ale y, też widziałem ostatnio jakiś obraz, w którym Donald Trump jest Jezusem ukrzyżowanym, a tam Kamala Harris go przybija tak, tak, tak. tą włócznią. No, różnie są przerabiane różne motywy, i coś nie do końca mi pasuje, że po prostu y, tylko w jakiejś takiej danej sytuacji y, kończy się to jakimś takim ogromnym oburzeniem. No, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś, nawet jeśli to było jakieś nawiązanie, żeby to było jakoś bardzo. Profanowane, prawda? Tam po prostu ludzie byli. E, a cały komizm tego oburzenia, moim zdaniem, takim dobrym wyznacznikiem tego, jak komiczne jest to oburzenie, jest to, jak e, latało zdjęcie kadr z tej ceremonii. E, jakby przybliżenie na krocze jednego tam z uczestników i po prostu e, dużo osób próbowało w mówić innym, że tam. E, Pewien organ wystaje spod spodenek jednej osoby, a tak naprawdę to była, to, to, to to była na dziura w rajstą. To mnie na szczęście ominęło. Ja. No, jak zobaczyłem tę konkretną dyskusję, to myślałem sobie: OK, tutaj już nie chodzi o jakiekolwiek racjonalne rozmawianie o czymkolwiek, tylko to jest próba wykorzystania tego do zbicia jakiegoś tam, powiedzmy, kapitału. No właśnie, to moim zdaniem to jest dobre stwierdzenie, że to w pewnym momencie to się przerodzi, przerodziło w wykorzystywanie ludzkich emocji dla zbijania kapitału niż w jakąś tam rzeczową dyskusję. Ja jak zobaczyłem, co robią z tym politycy, to pokusiłem się tam o jeden wpis złośliwy na Twitterze i się wycofałem z tego, bo mi to jest do niczego zupełnie niepotrzebne. Mnie to nie uraża, jeżeli kogoś interesuje moje zdanie, a czy może to kogoś urażać jak najbardziej? Czy to znaczy, że mnie musi? Nie, czy mnie uraża? Nie. Tak. Yy, moim zdaniem to też tak trochę paradoksalnie yy, nie chcę wchodzić jakoś bardzo w ten temat, bo wiadomo, ale że jest coś yy, takiego co yy, część yy, osób nazywa nie wiem, czy to jest ideologia wok, wuk Wok e, tak. i e, zarzuca się, często właśnie prawa strona zarzuca drugiej, że jest przewrażliwiona na punkcie czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. E, ale w momencie, gdy dzieje się coś takiego, to się okazuje, że ta strona również może być przewrażliwiona na jakimś punkcie. I tak jest bardzo często. Tak, tak, I to tak, już tak, no nie wszystko. jest woke, to jest wtedy dbanie o wartości. Tak więc, ach. Wszy, wszyscy jesteśmy hipokrytami w każdej, e, w każdym aspekcie, więc dlatego ja staram się zawsze w oderwaniu od działań przeszłych człowieka oceniać to, co on mówi. W tej jednej rzeczy wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy hipokrytami i to jest wizja komunizmu, niestety. No tak, bo mówiąc o y, kontrowersjach wokół ceremonii otwarcia, no to my, Polacy, mieliśmy własną, swoją kontrowersję, która jest jeszcze ciekawsza, chyba, niż ta dyskusja wokół. Yy, Ostatniej wieczerzy, i. i... Teraz jest, powinniśmy dać takie ostrzeżenie, jak będą timestampy, że segment puderkowy. Tak, tak, jest, jeśli, kogoś inter... jeśli otwarcia, ktoś chce tylko posłuchać o sporcie, to jak najbardziej szanuję to. Yy, będą yy, w opisie można yy, znaleźć miejsce, w którym można pominąć ten temat. No ale też byłoby dziwne, gdybyśmy nic o tym nie wspomnieli. Yy, ja się starałem, by jakoś bardzo nie wkręcać w te dyskusje, ale dla tych, co się uchowali i nie wiedzą, yy, komentator telewizji polskiej. Pracujący tam już od dziesiątek lat, Przemysław Babiarz, w trakcie ceremonii otwarcia pokusił się o komentarz dotyczący piosenki Johna Lenona, Imagine. No i komentując tekst tej piosenki, wyraził się słowami, że to, o czym ona opowiada, to jest wizja komunizmu. Niestety. Na podstawie tego zachowania, Przemysław Babiarz został jak się dziś okazało, prawdopodobnie przez samego prezesa całej telewizji polskiej, a nie TVP Sport. Nie pamiętam, jak się nazywał obecny prezes telewizji polskiej. Jakiś jest to człowiek, nie ma tyle charyzmy co Kurski, żebyśmy pamiętali jego nazwisko. Jakiś Smoła, <grych> wiesz może? Może to nawet lepiej. Jeszcze tak nie zapadł mi w pamięć. W każdym razie yy, no, został zawieszony Przemysław od Odsunięty od komentowania zarówno yy, lekkiej atletyki, jak i pływania. To są te dyscypliny, w których się specjalizuje. Co wywołało po prostu ogromny skandal w całym kraju. Wszyscy się zaczęli stawiać za przemysłowym bobiarzem, i to nawet nie jest tak, że typowo prawicowe środowiska to robiły. Bo chociażby nie wiem, kuba wojewódzki, który nie jest znany z bycia chyba jakimś prawicowym głosem, w waszych domach, również. Yy, opublikował jakiś tam post wspierający Przemysła Babiarza. Yy, no inba ogromna się z tego urodziła. Jakieś petycje, jakieś koszulki, prezes IPN-u w ogóle w koszulce popierającej Przemysła Babiarza sobie zrobił zdjęcie. Dobrze mówię? IPN-u? Czy... Nie, nie kojarzę. Ja to też jakoś bardzo szybko w swojej głowie zamknąłem ten temat, więc nie No strasznie nie zrobiło po prostu afera przez to. No i akurat da nasze szczęście, tak to zostało wszystko spięte klamrą, że dziś, gdy nagrywamy ten program, to przemysł Babiasz odbył już rozmowę z, podobno z prezesem Telewizji Polskiej i został przywrócony do komentowania królowej sportu. Tak więc będziecie go mogli posłuchać w roli komentatora. Na całej sytuacji najbardziej ucierpiał chyba dyrektor telewizji TVP Sport, Jakub Kwiatkowski, który. Próbując chyba jakoś wytłumaczyć e, decyzję swoich przełożonych, e, zrobił to w sposób dość karkołomny. Dodatkowo wyłączając opcję e, zezwalającą na komentowanie jego e, oświadczenia innym użytkownikom portalu. E, Twitter. Ten to ma ostatnio do, do, dobry, do, dobry stream, nie? Z afery premiowej w kadrze się przesiadł tutaj do TWP na spokojniejsze no, miejsce. Tak, tylko że wiesz. I komunizm, o, on, on jest ciekawym przypadkiem, bo jeszcze niedawno to yy, dziennikarze sportowi podpisywali list mający na celu poprzeć jego, bo on został wyrzucony przez yy, Cezarego Kulesze, chyba na zlecenie Michała Probierza został odsunięty, no, zwolniony po prostu z y, funkcji mhm. menadżera kadry i wtedy dziennikarze sportowi z jakiegoś powodu strasznie ich to oburzyło, że... Człowiek pracujący w pzpn stracił pracę, więc tam napisali jakiś list, wysmarowali, totalnie bezsensowna sytuacja to była, bo PZPN se może zwolnić, przecież Michał probably, że ma prawo nie chcieć z kimś pracować, skoro to on odpowiada za wyniki, co nie? I jeśli uznał, że ten gość po prostu mu nie pasuje, no to ma prawo go zwolnić, nie? Tak to wygląda. Eee, no a teraz znalazł się po drugiej stronie i to... Eee, i to jego jakby przeciwnik został wsparty przez całe praktycznie środowisko. Ja wiem, czy przeciwnik. Ja nie, nie powiedziałem, że tutaj jest przeciwnik. Zresztą też wymienialiśmy na twoim urlopie SMSy, że. Moja pierwsza myśl była taka, że ktokolwiek to teraz komentuje, to tak naprawdę nie ma pełnej wiedzy. Bo to może być tak, że. Zresztą to była recydywa ze strony pana Przemysława Babiarza. Tak, on powiedział dokładnie. Swoją drogą bardzo lubię. Jak on komentuje lekko, to powiedzmy sobie szczerze, to była recydywa. On już tam przemycał tego typu rzeczy. Odpowiedział dosłownie, dosłownie to samo dwa lata komunizmu. wcześniej. Wtedy nawet powiedział więcej, bo on nam jeszcze w ogóle skrytykował globalizację. I, no ale wtedy mógł sobie pozwolić na wszystko, bo to jeszcze była inna telewizja polska. Tak. On się, on się wypowiadał w. W tematach takich polityczno-światopoglądowych dosyć głośno, yy, takich dosyć jątrzących, jeżeli chodzi o dyskusję publiczną w poprzednich latach. I ja się nie zdziwię, że jak się zmieniła władza w TVP, czy komuś się to podoba, czy nie, to przyszedł Nob w prezes, jego przełożony i powiedział: Słuchaj, no, jesteś dobrym komentatorem, tylko no, nie będą przechodziły takie rzeczy jak wcześniej. Nie ruszamy tematu polityki. On ruszył temat polityki i się ten jego przełożony po prostu wkurzył, no bo to jest. Prawo przełożonego, żeby egzekwować ustalenia wcześniejsze. Są jakieś głosy, że mogło rzeczywiście tak być. Znaczy więc tak było Prawdopodobnie chyba. nigdy tak, się chyba nie było, dowiemy. Ale jakiś artykuł cały na się powstał, nie? Tak, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, jak było, co było, czy to, nie wiem, Make Life Harder sprawiło, skancelowało Babiarza, bo zrobiło sobie z niego przez 4 godziny memiki. Ale się to wydarzyło i... No na szczęście nie jest tak, że to jest jedyna osoba, która się zna na lekkiej atletyce i że igrzyska przez to się nie odbędą. Szkoda, że przyćmiło to wiele tam dobrych rzeczy, które się działy przez pierwsze mm -hmm. dni. Bo uważam, że ten początek igrzysk tak jak, no, jakichś porażających sukcesów nie mamy. No bądźmy szczerzy, jesteśmy bez złotego medalu. Chociaż jest lepiej niż cztery lata temu na tym etapie chyba było. Bo tam mieliśmy serię tak, po prostu tak, czwartych tak. miejsc takich dość bolesnych. Tylko cztery. Tylko 4 lata temu mieliśmy młociarzy, którzy byli pewniakami do złota, a teraz trochę mniej takich pewniaków w lekkiej atletyce znajdujesz. Pewniaka więc... nie ma żadnego. Do złota. E, jakimś takim pewniakiem, który ja, zostaje, to jest sobie... Ja patrzę na Natalię Kaczmarek, tak. Ja patrzę na Natalię Kaczmarek. Ona jeszcze pobije rekord no Polski tak, od 20 Pobijanie rekordu Polski nie musi oznaczać z tego medalu, z tego co mi wiadomo, że tam e, załapanie ja, ja, ja. się na takim dystansie, w ogóle na podium, to będzie ogromny sukces e, naszej biegańskiej. No, ale masz rację, no, absurdalne jest Skam? to, że ta dyskusja przyćmiła zawody sportowe, ale też sportowcy się podpisali pod tym listem, trzeba to oddać panu Babiarzowi, mhm. że też nie wiem na ile niektórzy to zaczęli robić w jakiś sposób... E, nie chcę tu nic sugerować, ale po prostu nastała taka sytuacja, że po prostu dobrze było go wesprzeć. Dobrze dla PR-u. No, przecież dzień nawet, dzisiejszy. kurde, to absurd doszedł do tego stopnia, że jakaś restauracja w Warszawie ogłosiła, że pan Przemysław. Nie, ona nie jest z Warszawy. Aha. Właśnie. Właśnie to nie jest z Warszawy restauracja. Ogłosiła, pan... że pan Przemysław ma u nich e... do końca życia ramen za darmo. Ja bym bardzo chciał, żeby pan Przemysław to wykorzystał, żeby. Kurwa, codziennie tam na ten ramen i je jest. Bydgosta, bydgoska to jest zbyt Bydgoszczy restauracja. A no to w sumie ciekawe, czy jakby byli z Warszawy, to by się porwali na to. Bo ja na miejscu pana Przemysława co najmniej z trzy razy w tygodniu. Ja bym nadużywał. Tak. Ale ciekawe, czy bym tak, mówili, no. że możesz tylko ten najtańszy. Eee, czy jakieś picie do tego może wziąć, czy na przykład picie to już bym musiał zapłacić. A właśnie, czy tam jest picie w cenie. Eee, no bo ramen to często jest pikanty albo słone. Czy na przykład jako picie to się liczy alkohol tak, też? Tak, tak, no ciekawe. ciekawe ciekawe, jakie są szczegóły tego deala. No ale no widzicie, jak, jak absurdalna jest sprawa, kiedy już nawet jakaś restauracja próbuje się podpiąć, sobie zrobić PR na tym. Nie chcę nikomu zarzucać, aczkolwiek myślę, że w niektórych przypadkach to po prostu jest do tego absurdalne, tak bardzo to się stało absurdalne, że na Twitterze, przepraszam, że tak często wspominamy, ale to jest jakiś portal, na którym po prostu ludzie, no dzieją się rzeczy, ludzie komentują znani. No to przecież frakcja ludzi oburzonych na Dariusza Szpakowskiego wyrosła. Nawet pewien pisarz prawicowy, yy, no, czy tam utalentowany, czy nie, to nie będę rozstrzegał, bo tam może ktoś lubi Jacek Piekara, napisał, że od teraz tu już nie zna jego Dariusz Szpakowski, tylko Szmatowski. Jak na pisarza, zresztą w ogóle bardzo elegancka zagrywka i taki bardzo. Mm -hmm. Kreatywne, no, po prostu widać ta ta że świetny pisarz, który no. coś takiego wymyślił, żeby no, po prostu wpaść ta. na coś takiego, no, to trzeba dobrze operować słowem, co nie? Ja bym na przykład. No pod tą fasadą, wiesz, bulgocze po prostu taka kotłownia ta, ta, pomysł. No, Słakowski, szmatowski, to powiem ci, że no, to jest widać kunszt, widać kunszt pisarski. Co się okazało? No jak on śmiał Co się śmiać. się okazało, że, że Dariusz Pachowski w ogóle nikt mu nie dał tego listu do podpisania. Takiej udzielił odpowiedzi. Ale już został zrugany. Jak on śmiał się nie podpisać pod jakimś listem, wspierając. Jezus Maria. No. A może jemu się też nie podobało? Nie, no jak sam tam zaczęły być. Ale gen generalnie uważam, że uważam, że to nie powinno być tak, że za pierwszy taki strzał kogoś się zawiesza, zwłaszcza z takim CV i z taką wiedzą w wielu dyscyplinach. Natomiast, no, jeżeli on dostał wcześniej wytyczne od przełożonych, od przełożonych, że masz tego nie robić, a i tak zrobił. No to jako ktoś, kto zatrudnia ludzi, jakby ktoś zrobił dokładnie odwrotnie, niż ja mu powiedziałem wprost, nawet nie to, że poprosiłem pewnie, tylko powiedziałem, że no, nie robimy takich rzeczy, no to ja miałbym prawo się, uważam, wkurzyć i każdy przełożony miałby się miałby się prawo wkurzyć, więc ta decyzja, y konsekwencje tej decyzji oczywiście przełożeni powinni po wziąć, nie? To, czy to się podoba ludziom, nie czy nie. Ale mieli pełne, pra pełne prawo, żeby to zrobić mieli, uważam. To był strzał w stopę wizerunkowy ale, ale pełne prawo żeby to zrobić wydaje mi się że nie wyczuli klimatu że zrobił za mało żeby to zrobić w sensie że gdyby to przemilczeli to nie straciliby twarzy czy czegokolwiek bo to po prostu było za mało żeby nawet afera na twitterze z tego powstała on to powiedział bo to było nic tak naprawdę coś tam pierdzielną w jednym zdaniu że o no, ale... no tak, tak, tak. No tak jak mówię, no jeżeli, to był, jeżeli to było w odosobnieniu, to moim zdaniem zdecydowanie niezasłużona. Natomiast może ktoś poczuł się, że mu się jawnie przeciwstawił na oczach milionów Polaków. Ktoś. I. i... I tam duma jakaś na przykład mogła zagrać. Też tak to mogło być. Średnio taktycznie tego podszedł. Ja teraz oglądam akurat, wziąłem się w końcu za sukcesję, więc jestem bardzo mądry w tym temacie zarządzania różnymi sytuacjami. Po no prostu tak. jestem ekspertem, bo obejrzałem cztery odcinki. A jak obejrzysz euforię, to będziesz mógł zacząć pracować yy, oglądałem modem. pierwszy sezon, drugiego mi już nie chciało. Znam, że jestem za stary na ten serial. Że Po prostu czułem się trochę jak ten taki okay. mem z deskorolką. Nie? Że po prostu to nie jest serial okay. dla ludzi w naszym wieku. Tak. To jest fajny dla tam młodszych. Yy, A jak obejrzysz wszystkie sezony Wiedźmina, to dostajesz miesiąc subskrypcji na Netflixa za darmo. W ramach nie obejrzałem ani jednego odcinka, gdyż ogólnie nie, nie lubię yy, takich klimatów. Nie obchodzi mnie to. No, a Twoja recenzja Wiedźmina to jest jeden z moich ulubionych filmów w historii polskiego Dziękuję, YouTube. Dziękuję bardzo mi miło, że tak. No. Feel, feel good content dla mnie taki. czasami sobie do niego autentycznie wracam, jak, jak muszę się tak. odmurzyć, ale żeby Zruszyłeś. ktoś do mnie mówił. Eee, widzę, widzę. Więc kończąc temat chyba, bo my też nie chcemy o tym jakoś bardzo długo. To już w ogóle. Wszyscy już o tym powiedzieli, wszystko, co. Było tylko e, możliwe. Dobrze się chyba stało, że go odwiesili i że po prostu e, będzie można w spokoju teraz, już mam nadzieję, tej igrzyska śledzić. Chociaż nie, spokoju nie ma. Bo przecież jeszcze jest druga paląca rzecz, która jest istotniejsza od jakichkolwiek e, wyników sportowych, e, śledzenia tego, co się dzieje pod względem. Umiejętności po prostu. Mhm. Chłopy się przebierają za baby. I w ten sposób zdobywają medale i igrzysk. Eee, tak po prostu ogłosili niektórzy ludzie i tak po prostu jest. I nikt tego nie widzi. Oprócz Ma pan dowód? Nich. Ma pan dowód? Nikt Ma tego nie dowód? widzi oprócz nich po prostu. Ma pan dowód? Że tak, że tak jest. Eee, i tu też trzeba to podzielić na dyskusje globalne oraz nasze narodowe. Nasze narodowe są oczywiście przekomiczne, mhm. ponieważ nasza rodaczka. E, zawodniczka judo, tak? Dobrze mówię? Szymańska, mhm. ileś mylę? E, przepraszam, ale zapomniałem w tym momencie imienia. Bodajże. To niezbyt miłe z mojej strony. Nie, ja ale... to sprawdza temu? No, została pokonana przez przeciwniczkę z Meksyku w jednej ósmej bodajże. Angelika Szymańska, Szymańska. W jednej ósmej turnieju. No i co? I jej przeciwniczka z Meksyku jest kobietą, która nosi krótkie włosy, jest umięśniona i nie wpisuje się po prostu swoim wyglądem w jakiś kanon piękna Nazwijmy to prawicowego chłopa, ale coś nie tylko chłopa, bo pewnie też prawicowej kobiety. Więc polscy po prostu obrońcy feminizmu zaczęli być pianę, że po prostu Polka została szukana, bo przegrała z chłopem. I najśmieszniejsze w tym jest to, że po jakimś czasie, już po tych wszystkich pomyjach, które się na tą nieszczęsną, bogu ducha, winną dziewczynę z Meksyku wylały, Odezwała się właśnie yy, Angelika Szymańska yy, i napisała na Facebooku, że potępia wszystkie tego typu głosy, bo ona zna tę dziewczynę. Jeździły razem na jakieś obozy. I to jest dziewczyna, kobieta, która po prostu swoją pracą i umiejętnościami zapracowała na to, że ostatecznie zdobyła srebrny medal. I co ciekawe, niektórych mm -hmm. kurwa nawet to nie przekonało. Pisać i pisać jej pod doświadczeniem i na Facebooku że ona nie ma racji, bo oni wiedzą lepiej, bo oni widzieli, że ona ma krótkie włosy i mięśnie większe niż oni mieli kiedykolwiek i dlaczego ona to robi. I to jest po prostu straszne. Ale wiesz, powiem ci szczerze, że do mnie kilka osób napisało na Instagramie prywatne wiadomości, co ja o tym sądzę, ale podawało inny przykład, który z kolei gdzieś tam na wykopie o, ja odszukałem, że prawdopodobnie stamtąd się wzięło. Nie, Laura Fazliu z Kosowa, która w judo do 63 kg zdobyła brąz, Że ona ponoć na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku nie przeszła testów płci, a teraz walczyła jako dżudoczka. Jako Więc w kwestii wyjaśnienia, w judo z tego co udało mi się ustalić, nie są na igrzyska dopuszczone osoby po korekcie płci. I to jest to, do czym ty zaczynasz teraz dyskusję, to jest druga dyskusja, która jest jakby odklejona od przykładu zawodniczki z Meksyku, która pokonała Polkę. Dokładnie. Bo tu już jest temat trochę bardziej skomplikowany, aczkolwiek nadal nie jest tak, nie jest prawdą to, co wszystkie oburzone głosy, które nie mają w ogóle zamiaru jakby się zagłębić w to i, i, i poznać fakty, przepraszam, trochę teraz yy, przeglądając tutaj informacje o Fazliu się zamotałem w tym, co mówię, no w każdym razie, czy ty zrobiłeś jakiś research na ten temat? Bo tu właśnie jest sytuacja tej zawodniczki judo oraz dwóch bokserek. Yy, jednej, co warte myślę zaznaczenia yy, jest zawodniczki z Algierii. Yy, i dziś Twitter praktycznie zapłonął właśnie ze względu na zawodniczkę z Algierii, bo. E, niektórzy ludzie po prostu wydali już wyrok, że to przez to, o czym ty mówisz, przez to nie przejście e, jakby wymagań na mistrzostwach świata tych e, testów, testów płci, płci, nazwijmy to. Że to już jest zojadunkowa sprawa, że to po prostu są chłopy. Słuchaj, powiem ci tak. E... Kiedyś w kanale sportowym w, jak, w którymś hate parku profesor Środa powiedziała, że nie ma jednej cechy, która by jednoznacznie, nie chcę tu prze, prze, przekrzywić słów, ale znaczenie było takie, że nie można jednoznacznie na podstawie jakiegoś jed, żadnego kryterium stwierdzić, że ktoś jest mężczyzną albo kobietą. Mhm. E, więc to zależy, jakie kryterium przy, przyjęto za, za te testy płci. No bo może być na przykład tak, że ktoś ma męskie narządy rozrodcze, mhm. ma genetycznie XY jak mężczyzna. Ale Y jest y, nie w pełni funkcjonalny i te narządy rozrodcze męskie są niefunkcjonujące. I ta osoba jest poddana działaniu w czasie rozwoju dokładnie takich samych hormonów, jak inne kobiety. Ona się rozwija jak kobieta, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy kobietami, dopóki nie włączą się Y. Jak Y nie funkcjonuje, to się rozwijamy jak kobiety. W życiu płodowym przez pierwsze trzy tygodnie y, czy tam kilka tygodni ten Y jest nieaktywny. No i wtedy masz sytuację, że ktoś jest, jest człowiekiem, który przez całe życie rozwijał się jak kobieta, po Twoich kobiecych hormonów płciowych w takich ilościach jak u kobiet, no ale zrobisz mu test genetyczny, wychodzi XY. Więc to nigdy nie będzie jednoznaczna sytuacja. Bo możesz mieć XY w ogóle niedziałający, trochę działający. Możesz mieć kobietę, która jest XX, ale przez różne inne mutacje ma nadprodukcję testosteronu. I z tego co kojarzę, tak było z Kaster Semenią na tak. 800 metrów, która też swoje zebrała od polskich kibiców, jak pokonała. Od Joanny, Joanny też. Tam, no może nie tak jak od kibiców, ale no, tam Joanna Ledwik też miała te taką... No bo tak, być... tylko że to jest trochę. Wszyscy się zachwycają, jaki LeBron James jest genetycznym fenomenem. Albo Phelps. Albo Michael Phelps jest genetycznym fenomenem. No po prostu u mężczyzn to trochę inaczej wygląda. Jeżeli chodzi o te takie atletyczne cechy, genetyczny fenomen u kobiet bardzo często jest zbliżony anatomią, swoją fizjologią nie. do mężczyzny. Do tego, co jest normą dla mężczyzny, standardem dla mężczyzny. Ale też na przykład, no nie wiem, Caster Semenia, jak tam sztucznie miała zbijany ten testosteron, z tego co kojarzę, to ona rzeczywiście zaczęła gorzej biegać. No ale czy my dajemy 10 kilo kamizelki Lebronowi Jamesowi tylko dlatego, że jest takim freakiem atletycznym, bo wygrał na genetycznej loterii? Yy. Więc wracając do tych testów płci, to zależy jakie jest kryterium. Jeżeli to kryterium yy, jest na zasadzie wiesz, genetycznej... Nie wiem, no, yy, kojarzy Stanisławę Walasiewicz? Walasiewicz? Dobrze mówię? No tak, taka... Yy, Polska tak, olimpijka tak, tak, przedwojenna. Tak. Mistrzyni świata na 100 metrów swego czasu, Mistrzyni Olimpijska w Los Angeles. I ona po śmierci okazało się, że była interpłciowa że miała i męskie, i żeńskie narządy płciowe. Więc to nie jest tak, że, że uwaga, wszyscy jesteśmy hipokrytami. Myślę, że na pewno byśmy świętowali sukcesy, gdyby dzisiaj taka osoba by wygrywała. No i to jest inne pytanie do tych osób, czy oni by się cieszyli, gdyby Polka w krótkich włosach, która ma na przykład trochę bardziej zmaskulinizowaną budowę ciała, wygrywała Mistrzostwo Olimpijskie, czy oni też by narzekali, że dlaczego ona nie startuje no, z facetami? Jacyś tacy z mężczyznami. Zdarzały się śmieszki twitterowe, które wrzucały zdjęcia Anity Włodarczyk i ja nie, nie, nie podpinałbym się pod ten humor, bo tu nie o to chodzi, żeby teraz komuś zrobić. Nie, po prostu... E... Ale Słuchaj, no, jeśli chodzi o. Robimy pewne mhm. kryteria i, i te testy płci, jeżeli są w jakiejś dyscyplinie przeprowadzane, no to, to nigdy ci jednoznacznie nie wskaże. Jakiego kryterium byś nie przyłożył, ono nigdy nie będzie niepodważalne w tej kwestii. Tak, nie? jeśli w ogóle chodzi o zawodniczkę z Algerii, to yy, raz jest dowód na to, że w sensie ona urodziła się po prostu kobietom. Dwa, ktoś też dał całkiem niezły argument, że. Zarzuca się jej, że to jest zawodniczka transpłciowa, i co nikt nie bierze pod uwagę, że Algeria by sobie miała pozwolić na wystawienie, zreprezentowanie Algierii przez zawodniczkę transpłciową? No, jeśli ktoś nie zna, znaczy nie trzeba się znać na geopolityce, ale to jest jednak mocno muzułmański kraj, prawda? To raczej nie jest mm -hmm. kraj, w którym trzeba... I zresztą Algierski Związek się oburzył na te insynuacje i też wydał oświadczenie, że to jest jakaś bzdura. No pomyślcie sobie, no w muzułmańskich krajach, jeśli gdzieś szukać takich zawodników, na pewno nie tam zawodniczek. Mm -hmm. Jezu, ktoś mi krzyczy pod okno. No tak. I w ogóle ja nie chcę tutaj zgrywać, dla mnie to jest zbyt skomplikowany temat, żeby teraz siadać przed kamerą i mówić, co ja sądzę. Mam w boksie... Nie dziennikarzy, których, którym ufam. Jest taki dziennikarz telewizji polskiej, Kasper Bartosiak, moim zdaniem ja trochę się interesuję boksem tak bardzo amatorsko, nie znam się na nim bardzo, ale lubię jakoś... Jakieś walki ciężkiej walki sobie poglądać, albo poczytać o tym, co się dzieje. I to jest dziennikarz, który moim zdaniem ideologicznie nie jest w ogóle w żadną stronę i on nie miałby żadnego interesu w tym, żeby tutaj kłamać e czy naginać prawdę. I przeczytałem taką dość długą nitkę u niego na Twitterze na ten temat, i ona też e wyjaśnia tę sprawę, że te decyzje z Mistrzostw Świata e też nie są takie zerojadunkowe, że tam duży wpływ miał. Yy, jakiś Rosjanin w ogóle yy, zacietrzewiony dość mocno i yy, no. też po prostu ci, którzy dopuszczają do startów na Igrzyskach Olimpijskich, nie mieliby żadnego interesu w tym, żeby yy, tutaj zakrzywiać jakąś rywalizację, dopuszczaniem zawodniczek, które dopuszczone no tak. być nie powinny. Yy. No bo to jest skomplikowane już, wiesz, w takim normalnym, normalnym życiu, jeżeli możemy o tym mówić, a, a co dopiero w sporcie. No, kiedyś był przypadek jakiejś takiej sprinterki z Indii, która miała strasznie wysoki poziom testosteronu i w młodzieżowych rocznikach robiła świetne wyniki. No i teraz pytanie, skoro ona jest genetycznie kobietą biologicznie rozwija się jak kobieta, ale ma mutację genu, która daje wysoki testosteron. Czy powinno się jej ten testosteron sztucznie zbijać albo nie pozwalać startować, dopóki nie będzie poniżej jakiegoś tam limitu, który uznamy, że świadczy o tym, że to jest poziom testosteronu, skoro na przykład w męskich zawodach bardzo często nie ma korelacji pomiędzy sukcesami sportowymi a poziomem hmm. testosteronu. I dlaczego to ma być testosteron, a nie jakiś inny hormon? Dlaczego nie badamy u mężczyzn poziomu kobiecych hormonów? No to... Tak. I nie, i nie, no, więc to, to, jest, to jest skomplikowana sprawa ja nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast to, że ktoś ma taką, że jakaś kobieta ma taką zmaskulinizowaną budowę, to niekoniecznie to, to, to że coś wygląda jak X, nie znaczy, że to tym Xem jest. Czy w tym wypadku akurat jak Y bardziej by pasowało tak pod kątem biologicznym robić przykład? Więc. Y Racjonalne podejście każe wstrzymać konie. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że na Igrzyskach Olimpijskich może każdy przyjść i powiedzieć, że jest kobietą do 63 kg i startować, tylko no, to, to jest długotrwały proces. Eee, dokładnie, jest tak jak mówisz. W sensie to jest rzecz, o której warto dyskutować albo słuchać się mądrzejszych od siebie, gdy dyskutują. Ale no, totalnie nie popieram robienia z tego, e, jakby... Używania tego jako swoich pocisków do e, walki e, hmm. ideologicznej. W, w wiadomym celu po prostu. To, to, to mnie mierdzi. I... No, tak jak mówię, no, u mężczyzn nie mamy takich y, sytuacji. Ja miałem kolegę, jak grałem w w akurat nie w ligowym zespole, ale w akademickim zespole, niewiele osób kochało koszykówkę tak jak on, ale los mu pos poskąpił e, warunków fizycznych. No dużo lepiej się nadawał do tenisa stołowego niż do koszykówki. No. I teraz pytanie. Czy w ramach tego, że ja miałem, czy ktoś tam miał lepsze predyspozycje do uprawiania koszykówki niż on, to powinniśmy mu dawać handicap, czy zabronić tym, którzy mają, e, e, są wyżsi? Czy ci, którzy są szybsi, powinni biegać z obciążeniem, żeby wszyscy mieli równo? No to jest komunizm, niestety. No, niestety sport trochę na tym polega, że to jest talent plus praca. Tak. Więc jeżeli ktoś potrzebuje mniej pracy, żeby robić dobre wyniki, bo urodził się z niesamowitym biologicznym talentem. Jego, jego szczęście, no niestety, na tej genetycznej ruletce. No tak, Więc, ten, ten przykład Felpsa skoro mężczyzn jest, nie? nie ma, nie ma takich głosów, to, to, bym, to bym też nie podnosił tego w kobiecym sporcie. Ten przykład Felpsa jest chyba też dobry. Nie pamiętam dokładnie, co on mm -hmm. tam miał, nie tak, ale no, jakoś był tam genetycznie obdarzony. No najlepszy przykład, jaki ja znam, to jest chyba Björndeli, taki norweski biegacz narciarski, który, w którego rodzinie była jakaś taka mutacja, która sprawiała, że miał więcej czerwonych krwinek. Chociaż nie, był jeszcze inny, fin, który miał taki poziom epo, że w dzisiejszych czasach to był do odstrzału, a on po prostu miał genetyczną mutację, że produkował tego tej erytropoetyny, czyli hormonu, który tak jakby generuje wydolność na, na gruncie biologicznym krwi. I w rodzinie u niego mnóstwo osób miało takie jakieś chore poziomy erytropoetyny po prostu, bo mieli mutację, którą sobie przekazywali i on przez to zdobywał medali. Miałem taką konkluzję, może kończącą tę dyskusję, że właśnie dyskutowanie o tym w taki, a nie inny sposób prowadzi później do tego typu sytuacji, jak że siedzi sobie ktoś, patrzy po prostu na meksykańską zawodniczkę judo, i za pomocą swojego oka tutaj ocenia, czy to jest kobieta, czy nie. I to jest przykre. Tak, tak, tak. No. To uważam, że nie powinno myślę, być. Że wszystkim, myślę, że wszystkim tym osobom trzeba powiedzieć, przypomnieć, że życie to nie jest polski kabaret. To nie jest tak, że to jest chłop przebrany za babę, zawsze jak wygląda dziwnie. No, ja bym w ogóle nie powiedział, bo potem Któż. oglądałem jakieś zdjęcia, ludzie wrzucali. Nie, nie wygląda nie, w to, ogóle jest, dziwnie. To, to jest oczywiście w kategoriach. W kategoriach żartu, ja to mówię, bo no właśnie. Zresztą to, to, ja, to jest sam, tak absurdalne, że w 2024 roku my o takich rzeczach mówimy ciągle, że komuś coś się wydaje na podstawie zdjęcia. Nie wiem, to tak jakbym ja powiedział, że Mike Tyson powinien boksować z kobietami, bo ma wysoki głos jak kobieta trochę. No. Zwłaszcza w tych wcześniejszych latach. No to, to jest. Ja mi się tak, mi się tak wydaje, nie? Całe szczęście, że wtedy Twittera nie było. Eee, o tak, też dzisiaj czytałem, że co by było, gdyby Twitter działał w 2002, jak Małeś przegrał e, złoty medal dwa razy. Ale by mu się oberwało pewnie. To tak nawiązując do Igi. E, no, tak. no dobrze, tak więc e, to mamy już powiedzmy, że omówione. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać? No znaczy, ja Dla mnie to jest po prostu karygodne i, tro i trochę obrzydliwe. Tro trochę obrzydliwe, że w w tym momencie ludzie się dają w to wciągnąć, to po pierwsze, a podwójnie obrzydliwe, że niektórzy to inicjują i przez wciągnąć mam na myśli nie dyskusję z tym, bo uświadamiać i wyprowadzać z ludzi, ludzi z błędu trzeba, ale że tak wiesz, jątrzą, ja rzucę to, bo tu będzie mhm. dyskusja, tu będą kliknięcia, tu by... straszne to jest dla mnie, straszne. Zwłaszcza, że nie ma merytorycznych podstaw, nie, jeszcze jakby tam były merytoryczne podstawy, a tutaj robimy, bo komuś się zdjęć, niech. Sz, 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 szkoda, szczępić ryja. To prawda. Eee, no, ja już chyba nic więcej eee, nie dodam. Dobrze, to teraz może przejdźmy, ee, skoro już mamy te wszystkie około sportowe rzeczy chyba omówione, to pogadajmy jeszcze może trochę o sporcie. Eee, medale, polskie medale, mamy trzy medale póki co. Eee, jeden medal srebrny, Klaudia Zjawińska oraz dwa medale E, brązowe. E, polska drużyna szpadzistek oraz polska czwórka wioślarska... Nie, to srebrny również. E, brązowy, tak. Brązowy. Czwór, czwórka, pod, czwórka, czwórka podwójna. Czwórka podwójna brązowy, wioślarska tak. męska, e, również medal brązowy. Ja miałem e, przyjemność na żywo śledzić e, dwa medale, czyli Kraudy oraz polskie e, szpadzistki i... Moje pierwsze przemyślenie jest takie, że, takie, że y, pierwszy raz miałem styczność chyba z takim naprawdę y, bacznym obserwowaniem y, dyscypliny kajak-kajakarstwo górskie i to jest wspaniały sport. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja Ten salon kajakowy. Napisałem tak. tak Świeci coś to ogląda, po prostu <laughs> masz wrażenie, że tam płyną. Y, no, no, walka z żywiołem jest dosłowna plus jest to sport z rodzaju tych naprawdę cholernie precyzyjnych, w sensie jak na przykład skoki narciarskie. W skokach narciarskich jeden mały błąd kładzie ci cały twój występ i tak samo jest w tym slalomie. No były dramatyczne sytuacje, jak na przykład Niemka, która płynęła jako ostatnia faworytka do medalu. Płynęła naprawdę nieźle, ale jeden mały błąd spowodował, że dodano jej 50 sekund, które no ostatecznie powoduje, że wypada się w ogóle z walki o cokolwiek. Tak samo było zresztą w męskim, w męskich zawodach. Tam rewelacją się okazał Senegalczyk, reprezentant Senegalu, który chyba żyje we Francji, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie płynący dla Senegalu, zrobił naprawdę świetny wynik. Tam 97 sekund chyba zdobyłby medal dzięki niemu, ale po jego... W spływie, przepływie, biegu yy, gdzieś sędziowie dopatrzyli się Pop, popływie, dopatrzyli ominięcia jednej z bramek i też miał doliczone 50 sekund. Tym większe yy, szacunek dla Klaudii Zjawińskiej, która po prostu. Z Woliński, przepraszam, bo Zjawiński Zwoliński. jest. Y, są dwó jest z dwóch piłkarzy, którzy mi się mylą: jest Woliński i Zjawiński, obaj ekstraklasowi. I to przez to, przepraszam. No popłynęła praktycznie perfekcyjnie, pod koniec tam e, lekko może się wytrąciła z rytmu, tam niektórzy żałowali. No w C1 jej nie poszło perfekcyjnie No Nie, 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 mówię oczywiście o tej kategorii, ale, w której zdobyła medal. Ale, ale K, K1, no nie można mieć do niej żadnych pretensji, no lepiej się nie dało e, chyba. No dało się, bo Aust Australijka ta pokazała, Aust że się dało. Australijka się otarła o perfekcję, tylko że Australijka, no ona też chyba poziomem... Swoim prezentuje taki światowy top, a Klaudia jest w takiej grupie pościgowej, sądząc po tym, co się w rankingu dzieje tak jak trochę doczytałem mm -hmm. później. Cza czasami tak jest z punktu widzenia kibica, że sobie myślisz, aj, gdyby na tej. Ty, 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 ja, ja to bym szli tutaj, po co na tym wios? nie znasz się, drugi raz oglądasz, bo widziałeś półfinał tak. tylko wcześniej, ale już tam dopatrujesz się błędów, nie? Po co dziób może? No, ktoś no, to... tam właśnie pisał, że końcówkę tam może się wytrąciła z rytmu, ale to trzeba patrzeć z drugiej strony, że tylko w końcówce popełniła jakiś malutki błąd i dzięki temu zdobyła srebro. Tak, ale to, tam... Ciężko jest tak sobie, postronnemu obserwatorowi, wyobrazić, gdzie dwie sekundy można by nadrobić w taki, przy, przy takiej klasie przejazdu, jaki, jaki Klaudia zaproponowała. Więc moim zdaniem, ona nas, na, nas, na obecną chwilę wyciągnęła maksa z tej dyscypliny. Myślę, że mogliśmy z tych medali, które mamy, to tylko delikatny niedosyt na tej czwórce podwójnej mieć, mam wrażenie. Że tam naprawdę to się rozgrywało na pociągnięciach? No tak, tam, tam chciałem powtórki. Y, jako, ktoś, jako ktoś, kto się na wiosłach kiedyś tam rozgrzewał, na, na tych takich ergometrach wioślarskich przed siłowniami, bo akurat tam, gdzie ja chodziłem na siłownię z, z, za młodego, te ergometry były, i spróbowałem kiedyś z sekcją erg ergometra, ergometru wioślarskiego po, popracować. No To jest nie do opisania rodzaj zmęczenia i skala zmęczenia, kiedy idziesz przez minutę w trupa, a oni tam przez pięć minut idą w trupa, więc to jest łatwo powiedzieć, że 100 metrów z większą kadencją jeszcze na koniec popłynąć. No, to, to, to jest jedyne takie miejsce gdzie z, tych, z tych medali, które do tej pory miałem, że aż sobie myślę, no tutaj. Jakby było srebro, to, to równie dobrze mogło być srebro. Jakby Włosi trochę szybciej spuchli albo później ruszyli, a nasi wytrzymali dosłownie 20 metrów dłużej. Ale tak jak mówię, ja, sobie, ja mogę sobie tylko domyślać się, czym taki start jest po tym, jak kiedyś sobie na sucho popływałem. Zmęczenie na, 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 takim, na takich wiosłach to jest chyba nieporównywalne z niczym. Bo w każdej innej dyscyplinie to masz partie organizmu, które ci nie pracują, a tutaj ci pracuje wszystko po prostu wszystko. Wchodzisz na siłownię i pytacie trener, to co dzisiaj robimy, a to odpowiadasz tak. No tak. Jak się nad tym zastanowić, to trzeba kupić taki ergometr do domu. Ale to chyba dużo miejsca zajmuje. Frank Underwood to robił i umarł i tak. Yy, mhm. Więc. Yy... Dobra, nieważne. E, e, no tak, ta była minimalna strata. Ty to, to dlatego ty jesteś taki dobry w politykę, bo oglądasz Franka Underwooda. Zarządzanie ludźmi, sukcesja. E, no tak, tak. Substancje psychoaktywne, e, euforia. E, no tak, tak. No, jeszcze trochę i wystartuję. E, w wyborach na Sołtysa, wsi Piasek. E, ale tam jest hegemonia już od lat. Masz mój głos. Nie możesz Masz mój chyba głos. w wyborach na Sołtysa Wsi Piasek. Ogarnia się. Yy, tak, no tam była ta strata minimalna faktycznie, yy, można gdzieś tam pokręcić nosem, ale czy warto, to pewnie nie no. Bo ktoś mógłby powiedzieć, chyba, że szpadzistki tam z Francją wyrównały. W no tancówce, tak, tam, tam była. Ale pra, prawdę powiedziawszy, to było tak, że równie dobrze nas mogło w tym półfinale nie być, gdyby nie heroiczna postawa w ćwierćfinale. I nie, nie dziwię się, że poszły dziewczyny. Czy tam yy, chyba Aleksandra Jarecka kończyła, tak? Dobrze mm. kojarzę. Chyba tak. Chyba no. Aleksandra Jarecka kończyła z francuskami, z wicemistrzynią olimpijską, że jak odrobiła tam trzy pchnięć, trzy punkty straty, to poszła za ciosem, bo to mógł być taki psychologiczny balas, z którego się człowiek spiał. No tak, nie bo ona tam stratę odrobiła, która Zresztą... się wydawała w ogóle w pewnym momencie, że już jest po meczu, nie? Tak. Więc ja tutaj nie mam pretensji do tego, że ona poszła po pełną pulę. No, myślę, że to też jest pewne odkrycie dla polskich kibiców. Te, te, te właśnie konkursy szpadzistek, florecistek. chociaż florecistki dzisiaj z Japonią akurat taki dość przykry mecz, dość mocno tam dostaliśmy w łeb. No ale trudno, nie wszystko można wygrać. Ten turniej szpadzistek, no to... Jak nie, ja oczekuję, ja kibicuję, tak, ja oczekuję. Tak, twoich podatków przecież to wszystko jest. Z moich podatków, myśli, że pojechały, co moich za swoje pojechały? swoje pomalowały te kaski na maski, na biało-czerwone. Eee, myślę, że ten turniej drużynowy, szpadzistek, to będzie dla mnie jeden z, jedno z takich najbardziej zapamiętanych przeze mnie wydarzeń, igrzysk olimpijskich, w ogóle wszystkich w moim życiu, które oglądałem. Bo, tak jak mówisz, to nie był tylko ten mecz o trzecie miejsce. Chociaż on sam w sobie był. miał tak absurdalny w ogóle przebieg, jakby, kto, jakby ktoś pisał scenariusz filmu o turnieju szpadzistek, to by się mhm. nie porwał na coś takiego, bo uznałby, że to by było za bardzo nierealistyczne. Nie, nie e... tak, tak. To Jakby to były trzy sezony serialu Netflixa, to by powiedzieli ludzie: Dobra, w drugim jeszcze bym uwierzył. Ale już z tym trzecim tak, to dokładnie. przesadzają. Jeszcze ten zły wynik na 5 sekund do tak, końca. Tak, Dokładnie, Oczywiście. on się nie pokazał tylko na, w telewizorze, bo ja śledziłem. On również się zaświecił tam na hali, na planszy. Na planszy więc też gdybyśmy tego nie wygrali, to polska drużyna, myślę, że miałaby prawo złożyć jakiś protest, no bo jednak myśląc, że wygrywasz, walczysz inaczej niż e, myśląc, że remisujesz, mhm. nie? E, tak. No i co? Zostały cztery sekundy. I wspomniana przez ciebie Aleksandra Jarecka po prostu dokonała tej ostatniej szarży na no później. Ale jeszcze, jeszcze nie wiem, czy widziałeś, że ona tam wcześniej jak te rzeczy się działy, na pokazuje ja tak to spoko. spoko. Z... Na mistrzostwach świata. A tak, tak. E... tak, no i później I w tej dogrywce mimo, że to Chinki musiały atakować, bo nam remis po dogrywce dawałby medal, to już jeszcze raz jeden punkt zdobyła, no i ta radość. E, wspaniała. Po prostu. E, no, myślę, że wiele przyjemniejszych momentów na tych igrzyskach już nas e, nie czeka, ale cieszę się, że, 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 że udało mi się to przeżyć na żywo, bo jednak na żywo. W sensie nie, że tam byłem, tylko że na żywo oglądałem w aplikacji. Jezu, jak, jak mnie oblały takie nerwowe poty. Tak, każdemu kto. <noise> Naprawdę ja się. Ja, ja kiedyś miałem tak, że po prostu ja uwielbiam biathlon i kiedyś jak Tomasz Sikora w nie wygrywał srebro, to ja potem się zorientowałem, że jestem cały mokry, a siedziałem przed telewizorem tylko. To nie jest tak, że ja tam skakałem. Ja tam siedziałem, się bujałem przód, tył, ale byłem cały mokry z nerwów. I tutaj było bardzo blisko. Trzy razy. Trzy razy. Już po drugim razie nie zmieniałem nawet koszulki. Czekałem na ten mecz o brązowy medal. Eee, tak, no mecz z Amerykankami z francuskami, no i tańcinkami. Dziś niestety Chiny nam się zrewanżowały w turnieju tenisowym, no ale... E... Tu sun. Mieciu, tu sun. E... A powiedz mi, po co istnieje hut na igrzyskach? hut sportowy. Wiesz co? To nie jest tak, że ja odmawiam sportowcom wysiłku, umiejętności. Oni potrafią szybciej iść, niż ja biegnę, tylko, że oni nie idą. Dlaczego to się nazywa huodsporto. Dlaczego to się nie nazywa dziwny bieg taki? Takie dziwne biegi na 20 km. Nie w dzisiaj SMS-a tym to aż sobie włączyłem właśnie. To chodziarstwo i. No te dyskusje można. No bo idea chodu, idea chodu jest taka, że. I to jest w zasady wpisane, że masz cały czas kontakt z podłożem. Po czym wypuszczasz na, na, na trasę 50 ludzi, z których nikt nie ma cały czas kontaktu z podłożem. I rozdajesz losowo ostrzeżenia i dyskwalifikacje. Chcę wierzyć w to, że ma to jakiś sens. Że cała kariera sportowa, ale również medialna Roberta Korzeniowskiego nie jest oszustwem. Ja się zastanawiam serio, bo to jak, jak były tylko zdjęcia, a nie było slow motion, to miało sens. A dzisiaj puścili niefortunnie nie taki moment slow motion. Oni wszyscy tam lecą. Tam wszędzie jest fazolotu. I masz te czujniki, które, bo tam kiedyś był taki pomysł, że czujniki przecież możesz włożyć między podeszwę buta a wkładkę w bucie. I one będą sprawdzały, czy wywierasz nacisk, czy one są ściskane między podłoże a, a stopę. Czy tam jest wywieranie nacisk cały czas. I możesz to robić w ten sposób cyfrowo. To nie. Dajesz sędziów na rolkach, dajesz tych panów starszych w kapeluszach, co pokazują żółte kartki. I w zasadach za, tak masz pisane, że cały czas kontakt z podłożem i noga wykroczna nie może być zgięta. Wszyscy mają zgiętą, zanim nie minie obrys ciała. No, ja nie rozumiem, po co to istnieje i po co to się nazywa chud sportowy, po co to ma wpisane w zasady takie, a nie inne reguły, skoro można te reguły zmienić albo to właśnie nazwać jakoś inaczej. Eee, a co, jeśli bym zapytał czata GPT o to? Proszę cię bardzo. To ja zapytam swojego, porównamy... Po co istnieje hut sportowy? Bo ja nie wiem, nie, mo, nie, nie potrafię się odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony chciałbym się trochę z tego pośmiać, a z drugiej jednak mimo wszystko mam szacunek jakoś do tych wszystkich. Eee... No właśnie ja też mam szacunek, ale jak sobie myślę, że masz wpisane w zasady coś i... Jakie... Nie, bez sensu jest ta czata, się rozpisał na ch... Tradycja i historia, wyzwanie fizyczne, regulacje techniczne, rozwój umiejętności, wszechstronność, promocja zdrowia. Może o, dla promocji zdrowia, Dawid. Dla promocji Dobrze. zdrowia, żebyśmy wiedzieli, że chodzenie może nas doprowadzić do celu, jakim jest zdrowy organizm. Zobacz, jaki Robert Korzeniowski to jest zdrowy człowiek. Widziałeś go ostatnio? On ma przecież 80 mm. lat. Nie, no, nie ma tyle. 70. On ma, słuchaj. 32 i 24. 56 lat i on po prostu nadal jest młodym, przystojnym mężczyzną. I to wszystko dzięki chodzeniu. No nie, ja zapytałem o definicję, o ty, zasady chodu. Cały czas mam, że jedna noga w, w ciągłym kontakcie z podłożem. I najgorsze jest w tym wszystkim, u facetów to A. było widać. I Igor Błachut na to zwrócił uwagę, yy, że tak naprawdę kary dostają ci, którzy mają kryzys, bo jak idzie ci 50 ludzi, to ty nie jesteś w stanie ocenić, który biegnie, skoro wszyscy biegną, ale jak zostaje sam jeden i ma kryzys, to nagle dostajesz ostrzeżenie, czyli karzą cię za to, że jesteś słabszy. No to dobrze, jak w życiu. No. Eee, to nie jest komunizm. To jest kapitalizm. To nawet, Formuła, nawet Formuła 1 przestała to, to robić. To jest typowy kapitalizm, więc może to jest po prostu sport kapitalistyczny. Może to jest sport kapitalistów, chociaż z drugiej strony kraje latynoamerykańskie tam są bardzo dobre. I Chiny. A to komunizm, niestety. Mm, tak. Ciekawe też jest to, że mistrz olimpijski z y, Tokio się nie załapał. W tym roku nawet do drużyny naszej był rezerwowym, też nie wiem w sumie. Jest eee, na czym to polega, ale... A wicemistrzyni, wicemistrzyni świata dwukrotna po pierwszym kilometrze już została za grupą. Chodzi ci o naszą reprezentantkę, czy? tak? Eee, no tak. Nie poszło jej najlepiej. Czekaj, badumc. Dobre. Eee, no, co ci mam więcej powiedzieć? No... Ja, ja trochę nie rozumiem po prostu dyscypliny, która e, opiera się na łamaniu zasad, które są pierwszym punktem tych zasad. Na zasadzie wiesz, masz szpadę, że e, punkty dostaje się za dźgnięcie końcem broni, po czym nagle przyznajesz punkty za, e, czy nie wiem, floret, że tam jest pole trafienia, że nie można trafiać w nogi, po czym zaczynasz komuś przyznawać punkty za trafienie bokiem w nogę. No tak. Ale jak wszyscy to robią, to wiesz. To co, wszystkich masz dyskwalifikowane. Mnie nie interesuje dowód społeczny. Mnie nie interesuje dowód społeczny. To zmieńmy zasady. To zmieńmy zasady. Niech to będzie dyscyplina, która się nazywa hud sportowy, ale gdzie na przykład faza lotu jest nie, nie dłuższa niż. I sprawdzajmy to. No. Nie jestem. Albo jakby w skokach narciarskich jest limit nart, i nagle ciskacze po kombinezonu i ciskacze Florian Ligl. Yy, przy, bierze swój stary sprzęt, odwiesza, wygrywa Mistrzostwo Świata, bo, bo jest y, polatuchą, wiewiórką latającą. I wszyscy mówią, ej, ale tak nie wolno. No, no tak. Ale, ale mi akurat mnie nie sprawdzili. Yy... No co ci mam powiedzieć? No yy co nie zmienia faktu, że jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy potrafią w taki dziwny sposób się tak szybko poruszać. I to na pewno nie jest łatwe. I na pewno ich osiągnięcia nie są umniejszane tym, że no, ich sport polega na łamaniu zasad ich sportu. Niestety muszę też zarzucić tej dyscyplinie to, że jak lubię lekkoatletykę i yy, mógłbym oglądać całymi dniami lekkoatletyczne yy, zawody na najwyższym poziomie, tak, to chodziarstwo naprawdę jest Zdecydowanie najgorszym do oglądania dyscypliny. Jeszcze sobie możesz zobaczyć, jak wyglądał finish pod dziesiąte miejsce u facetów. Oni tam autentycznie biegli. To już się nawet nie kryli. Ale już nawet, no że barkami to, bar... No było tam kilka dyskwalifikacji, nie? Bo oni sobie myślą, że wiesz, barkami będę udawał. Ja będę ruszał tak dziwnie barkami, no to nie tak się się nie na koniec tak to już nie udawali. Ruszał właśnie. Tak. Tak, tak, tak. No cóż, no to był fajny sport, no. dopóki zdobywaliśmy medale w nim, że w tym roku nie mam medali, to będziemy się czepiać, że jest głupi. Myślę, że tak trzeba z, y, zadziałać po prostu. Ja, ja nie mówię, że jest głupi, ale zmieńmy zasady, proszę, bo dzisiaj oglądał ze mną mój syn i on pytał, y, kto tutaj biegnie i ja mu musiałem mówić, wszyscy. On ma cztery lata i nie bardzo rozumiał, dlaczego chud sportowy polega na bieganiu. Jak ja potem mam z takim dzieckiem rozmawiać, egzekwować co? Taki to przykład dajecie. ale to już doszliśmy do tego, że to igrzyska ogólnie dzieci nie powinny oglądać, bo gorszą. Bo nie, bo to komunizm, niestety. No. A jest jakieś takie Twoje na tych igrzyskach? Nie, jeszcze jedną rzecz chciałem Cię zapytać. Widziałeś jakieś meczu tak. Waterpolo? Yy, ale Damski. A ja widziałem dzisiaj specjalnie, jak się umówiliśmy, że będziemy nagrywać, to obejrzałem mecz Amerykanów z Grekami. Ja nie e, Oglądałem pierwsze dwie minuty tego meczu i pierwszy raz zauważyłem, jak się śmiesznie zaczyna mecz Waterpolo, że po prostu wszyscy. piłka jest na środku, jest gwizdek i wszyscy płyną. To jest, e, tak, tak, tak. I kto pierwszy to, to nie, to nie, że któraś z drużyn zaczyna. Grecja w końcu wygrała. E, Dobrze. Wygrała Grecja, tak? No to fajnie. E, tak. W sumie Grecja pasuje mi do tego sportu. Tam dużo wody mają. Mhm. Eee, więc powinien być eee, mocni. No. Poza tym wiadomo, że trzeba zawsze. Tak, bo my dlaczego my o tym rozmawiamy? Bo jak wejdziecie na stronie pilkwodnawaw.pl, to znajdziecie najbardziej kompletną stronę poświęconą jakiejkolwiek dyscyplinie sportu. Myślę, że nie tylko w tak, polskim to... internecie. Tu jest wszystko. I to ja nie mówię, że to jest wszystko, jak sobie po, poszperacie po tej stronie. Tu jest wszystko na stronie głównej już. A potem są tylko szczegóły. Bo na stronie głównej macie przekierowanie bezpośrednio do Tamasa Kasasa, zawodnika, który zdobył wszystko, ale też do informacji o Mistrzostwach Europy Juniorów U15, e, turniejów eliminacyjnych, e, e, które, linki do YouTube'a. Tu jest wszystko, słuchajcie, i to wyszło niechcący, jak sprawdzaliśmy przy pierwszym nagraniu, czy można uprawiać piłkę wodną w Polsce. Można. Ja zamierzam sobie ustawić przypomnienie na mecze o medale w piłce wodnej. Zamierzam Nie no, koniecznie. To jest fascynujący sport i tak jak dalej mówi strona, jeśli macie tylko wolną minutę, to koniecznie ją odwiedźcie. Już nie ma takiej... Nie, nie, nie. Jak tu, we, jak tu wejdziecie, to nie na pewno nie ma, nie ma w minutę, już taki Tego taki się nie da Nawet tu jest podany tak. numer konta. Ja nie wiem, czy ja nie zrobię tam przelewu zaraz na 20 złotych. To... E... A pamiętaj, że ostatnio sprawdzaliśmy, że trzy osoby były jednocześnie na tej stronie, bo tu jest liczny. No gdzieś. czekaj, sprawdzę, ile, ile to jest, jest na jest? stronie. Jest jeden, w tym ja momencie jestem... ja jestem. Dwa już mam. Czyli wtedy był faktycznie ktoś jeszcze z, Dwa. z nami. Ej, jest, jest trzy teraz. To chyba ktoś po prostu dostaje powiadomienie, że ktoś wszedł na stronę i też wchodzi, żeby zobaczyć, gdzie jest. Bez kitu. Jeżeli ty jesteś tą osobą, koniecznie się odezwij do mnie. Koniecznie. Miesza. Eee, A czekaj, właśnie ciekawe czy coś piszą o tegorocznych Igrzyskach, bo ta strona ogólnie jest w miarę odświeżana. Jest, Igrzyska Olimpijskie Palisz, program i bieżące tak. wyniki. Ej, normalnie jest uzupełniane, jest ten mecz Grecja-USA, dzisiejszy nawet jest uzupełniony wynik. Ktoś to, ktoś to no. na bieżąco uzupełnia. Ja mówię, tu, to, tu jest wszystko. Pozdrawiamy admina wszystko. tej strony, naprawdę. Chciałem tylko zapytać na przykład, dlaczego na przykład Czarnogóra ma swój skrótowiec, ten akronim trzyliterowy MNE, a na przykład Grecja. O, nie. tak. A Włochy mają? Nie wiem. Nie, wiem dlaczego, bo to jest inaczej niż trzy pierwsze litery kraju. A faktycznie. A komu byś yy, kibicował z, z, złoty medal? a Węgrom, za, za te, bo to jest jedna drużyna, o której wcześniej wiedziałem, że jest dobra. A ja chyba tej Czarnogórze, bo oni pewnie mało mają szans medalowych na tych igrzyskach. A jak im idzie w ogóle? Czekaj, Czarnogóra. Remis z Grecją i porażka z Chorwacją. A Węgrzy, sprawdzę Węgrów, Węgrzy przegrali z Hiszpanią. Ale wygrali z Francją. No ale Francja pewnie jako gospodarz się tam dostała. Słuchaj, dzisiaj 21.05 z Japonią będą grali, więc możesz sobie obejrzeć. Uh, uh. E, no, myślę, że tak. Jeszcze jest kobiecy turniej piłki wodnej. Tam e, e, udział biorą Australia, Chiny, Kanada, e, Niderlandy, tu jest, zobacz jak progresywnie napisane, Węgry, Francja, Grecja, Hiszpania, USA i Włochy. Polecamy piłkę wodną, obejrzyjcie sobie. To jest coś, co będziecie mieli okazję pewnie oglądać tylko teraz, raz na 4 lata, bo później nikt tego nigdzie nie transmituje. Chyba że. I koniecznie wejdźcie na stronę pilkawodna.waf.pl. Może nawet nie wiem, zróbmy tak, że jak będzie finał tego, to wszyscy tam wejdą. Zrobimy atak DDoS na tę stronę, zobaczymy czy są. Słuchaj, ja dotrzymają. w tym momencie. 11 jeden, o Trzeba przypomnienie sobie. Nie, przepraszam, o złoto o 14. Ja w tym momencie robię przelew. Robię przelew na 20 zł. Tytuł przelewu to będzie na funkcjonowanie strony. I czekaj, bo muszę wpisać numer konta. A on jest długi. Więc, więc musisz teraz y, zagadać naszą publikę. Nie wiem, czy przechodzimy już na następny temat. Więc ta, ta strona, nie, ja tutaj może i więcej informacji powiem, że można, jest mail do osób prowadzących, bardzo im dziękujemy. Nie, nie, nie piszcie im maili, podejrzewam, że to może im zajmować dużo czasu, który i tak pewnie muszą wygospodarować na prowadzenie. Ostatnia aktualizacja niby jest 29, ale dzisiejszy wynik jest. Może to zasysa w jakiś sposób, może to jest tak zaprogramowane. No cóż, bycie na tej stronie to jest naprawdę wydarzenie. To jest coś, co można wpisać w CV. Bardzo, bardzo się nie spodziewałem, że piłka wodna może być tak kompleksowo opisana w Dokładnie. internecie. Dokładnie. Jeśli będziecie szukać na przykład kogoś, jakiegoś admina strony, którą będziecie chcieli założyć, to myślę, że tu się trzeba kontaktować właśnie. Z drugiej strony, ciekawe, czy na przykład jakieś środki są wypłacane. Z... Jakiejś puli e Właśnie. z ministerstwa. Ja to bym zobaczył taki program. Może, może przemyśl to. Może zaproś admina tej strony i zrób taki wiesz, e hate Park o mało znanych dyscyplinach sportowych. No Myślę, że wszystko jest przed nami, Dawid. W tym e programie, który e zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Który jeszcze nie mają w ogóle nazwy. Właśnie. Jeśli macieś. Jak, Spor sport, sport, sport <laughs> Nie możemy tak zrobić. E Bartek i Mateusz na Ale myślę, że moglibyśmy na przykład pójść, odgapić ich to, żeby zrobić kiedyś jakiś program o jakimś sportowcu, o którym oni nigdy nie zrobili. tak dokładnie samo, jak oni robią. Tylko, że oni strasznie dużo czasu poświęcają na research, więc my będziemy musieli kogoś zatrudnić do tego, bo my jesteśmy youtuberami e, zblazowanymi, którym się nie chce e, poświęcać tyle czasu na jakieś tam czytanie pierdu. E, Zwłaszcza jak jest ChatGPT. GPT. No, dokładnie. Eee, dobrze, słuchaj. Piłkę wodną zostawiamy. Chciałem jeszcze ciebie zapytać i może ja pierwszy e, zadam ci pytanie i na nie odpowiem pierwszy, bo mam przygotowaną e, odpowiedź. Eee, Dobry pomysł, żeby dobrze wypaść. Teraz, na to teraz zero, zero presji. Nie prze to nie przestymuluj się na to. Teraz pokunek. na to wpadłem. Kto twoim zdaniem póki co na tych igrzyskach, może być drużyna, może być indywidualny zawodnik, zawodniczka, zrobił na tobie największe wrażenie? Ja odpowiem, że będzie to Thomas Pitcock. Mhm ponieważ miałem przyjemność oglądać mm. wyścig kolarski, e, kolarstwo górskie, cross country. W ogóle to też rzecz, którą bym siebie nie podejrzewał, że coś takiego obejrzę. I on również miał filmowy przebieg, gdyż Brytyjczyk, Pitcock, e, w trakcie tego wyścigu po prostu miał mm, problem techniczny, złapał, złapał gumę, gumę, musiał wymieniać koło, i mimo tego udało mu się wygrać, i to jeszcze w finiszu, który był po prostu też filmowy. Yy, ponieważ... Tak, i on jeszcze te, 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 to, to koło wymieniał jakoś tak strasznie długo, bo te, ci mechanicy byli w ogóle yy, niegotowi. Yy, w końcówce ścigali się no, przez pewien czas w trójkę, bo on oraz yy, Wiktor Korecki. Yy, oraz jeszcze zawodnik z po Republiki Południowej Afryki Hatherley, który ostatecznie zdobył brązowy medal, ale miał do koreckiego też niedużą stratę. Yy, no to jak ten Pitcock z koreckim się wymieniali w tej końcówce w ogóle prowadzeniem, no to się oglądało jak yy, jakiś naprawdę dobry film sportowy. I, I totalnie mnie kupił ten wynik. I chciałbym jeszcze kiedyś kolarstwo górskie obejrzeć. I pan, pan Brytyjczyk po tak. prostu tak. kupił moje serce. A nie wiem, czy wiesz, że Tom Pitcock jeździ na co dzień na szosie. On jest zawodnikiem drużyny Naprawdę? Ineos Grenadier z Michałem Kwiatkowskim, kolega klubowy Michała co ty Kwiatkowskiego. Gadasz? I on, w, on ma zwycięstwa na wielkich turach. I co, i tak się przesiada na górskie i, i przecież to całkiem inaczej wygląda tak. w ogóle. Te, te trasy są jakieś porąbane tak. totalnie. Oni tam jakieś skoki wykonują, tak. jeżdżą po jakieś kamieniach. Tak, ale zobaczysz, że jak będzie kolarstwo, to było kolarstwo gór, nie, to było przełajowe, eee, tak? No tak, to było cross country, cross country. półtorej godziny prawie jechali. Eee, no to w bardzo do, dobrze w, tam w przełajach są też Wout eee, van Aert, swego czasu najlepszy chyba sprinter nawet Tour de France, eee, Matthew van der Poel, to człowiek, który kojarzy. wygrywa wszystkie klasyki jak leci, paryż roubaix w tym roku wygrał, Tom Pitcock wygrał m.in. Stradę Biankę w zeszłym roku. Był, ma zwycięstwo na Tour de France przed dwóch lat. Był drugi, Ej, dwa Teraz razy, tak myślę, że faktycznie się w Gold Race. wcześniej gdzieś o uszy. To nazwisko. Jak teraz o tym Tour de France powiedziałeś. Tak. Więc on, on łączy te dwie rzeczy, tak samo jak wielu innych kolarzy ostatnio. Udaje się łączyć jazdę tam przełaje MTB Cross country z, z jazdą na, 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 na szosie. I to z dobrymi skutkami, bo to Mistrzowie Świata przechodzą nagle na, na rower szosowy i tam też są bardzo, bardzo dobrze, Więc to jest taka ciekawostka. sprawa. Tak, mniejsze. Mniejsze tego Bogaczara, który był skoczkiem, nie? czy kombinatorem? Roglic. Roglicz. A, A Ewen Ewenepool biegał na lewym skrzydle w PSV Eindhoven do tak, 17 też, roku też życia, chyba, do 16. -ego. Co ja bym Ci powiedział? Ten wyścig, to to wyprzedzanie mi się skojarzyło z Formułą 1. Był kiedyś taki wyścig na SPA, gdzie Mika Hakinen wyprzedził Schumachera, bo dublowali zawodnika i Schumacher poszedł jedną stroną, a Hakinen drugą. Mhm. Tylko tutaj było drzewo. Akurat. No tak. Nie, bo był taki moment z, w tym wyścigu, z że z się wydawało, że ten Francuz wygra. I ten pilkog jeszcze się tak zebrał no tak. po prostu. I, yy, no tak, tak. Też nawet się zastanawiali komentatorzy, czy tam nie będzie jakiegoś faulu, bo tam prawie się zatknęli tymi rowerami, ale ostatecznie było czysto. No ale było czysto. Myślę, że jakby tam zainterweniowali sędziowie, to by było bardzo niezduchem sporu. No tak. No. Co ja zapamiętam? Co ja zapamiętam? No trzy sekundy z Chinami to jest na pewno y, taka historia, bo y, Aleksandra Jarecka, ona chyba nie startowała indywidualnie i została tam w takich kontrowersyjnych dosyć y, w tych y, okolicznościach włączona do drużyny olimpijskiej. Tak. Bo, y, bo, bo była jakaś taka interwencja, wpływanie na trenera, więc na pewno to, że akurat ona i dogoniła francuski i ona w cztery sekundy dogoniła Chinki i zadała to decydujące o medal chnięcie. To na pewno jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Ale ja poszedłbym nie szablonowo i bardzo doceniam to. Jaki wynik, jak sobie przez długi czas radziła Iga Świątek w tym turnieju? Bo wyszliśmy od niej, ale mm, Wygrywać, jak, się, jak idzie, to, to jest nie sztuka, ale ja jestem w stanie wskazać na tym turnieju co najmniej y, kilka takich meczów, gdzie większość zawodniczek, nawet jakby grały przyzwoicie, by się nie dały rady, by wyszarpać takich spotkań, a Iga je mimo wszystko przepchnęła, wyszarpała. Bo to nie był turniej, który się układał idealnie. Ona miała tak naprawdę jeden mecz, gdzie wszystko szło tak, jak trzeba. No tak. I było dużo takich momentów, gdzie ja mówię, kurczę, no nie idzie jej, nie? nie idzie, będzie ciężko. I, I wygrać tyle spotkań, gdzie nie idzie i jest ciężko, to, to, to jest naprawdę duży szacunek, ale to tak mówię, trochę, trochę też na, na osłodę chcę powiedzieć, żeby, żeby sobie wszyscy zdali sprawę, że to nie jest tak, że Iga tutaj grała nie wiadomo jaki tenis. To było widać, że jej bardzo zależy, może nawet momentami za bardzo, chociaż to akurat też powinna się wypowiedzieć Daria Abramowicz, jeżeli by chciała. A, a, a nie dwóch gości z internetu. Ale ja doceniam sportowców, którzy wygrywają mecze, które nie są takie oczywiste. I to jest coś, co, co tych takich naj, największych sportowców odróżnia od, od tylko bardzo dobrych, że oni wygrywają nie tylko jak grają swój, najlep uprawia, grają swój to tutaj najlepszy tenis, najlepszą koszykówkę. Tak sobie myślę, co tutaj jeszcze bym, bym wspomniał. A widziałeś tego turka mm. y, od strzelania? Który po prostu tak. y, jest Uf. twoim stary sprzed telewizora, który zawsze wszystko by zrobił lepiej tak, i w końcu. Tak, tak. Teraz będzie memowy real-time marketing przez najbliższe 12 yy, godzin. No tak, zostanie to pewnie niestety przeruchane, ale yy, no tak, fajny obrazek. I dla mnie jeszcze ciekawostką jest surfing. Nigdy wcześniej nie oglądałem żadnego. Nie widziałeś? Nie Musisz koniecznie obejrzeć. Nic to nie jest, nie jest rzecz, która cię porwie, ale y, jest to sport jak żaden inny. Ja pewnego wieczora, jak już wszystkie inne zawody się skończyły, a nie chciało mi się jeszcze spać, to było właśnie jak byłem przy na wakacjach, to uznałem, że coś mi sobie obejrzał. No i zobaczyłem, że jest ten surfing, bo dodajmy, że zawody w surfingu są w ogóle kilkanaście tysięcy kilometrów od Paryża rozgrywane. To jest... Y, nie chcę teraz skłamać, czy Polinezja, francuska, jakaś kolonia w każdym razie na drugim końcu świata, tam jest inna strefa czasowa, gdy u nas jest mhm. wieczór i noc, tam jest rano. I no te zawody surfingu są jak żaden inny sport z kilku przyczyn. Po pierwsze, mam wrażenie oglądając to, że to jest naprawdę takie igranie z żywiołem momentami, kiedy te fale są naprawdę duże. To jest to igranie z żywiołem na poziomie takim ekstremalnym, że no człowiek zwykły po prostu by się utopił tam. No ale tak samo, jakby się zabił na lecąc na nartach, czy wsiadając do bolidu i jadąc tam 300 ileś na godzinę. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest przebieg tych zawodów, bo to jest po prostu. No jeśli chcesz go oglądać dla jakichś takich wielkich emocji, to nie ma szans, bo pod względem konstrukcji yy, przebiegu to jest faktycznie jeden z dudniejszych sportów na świecie, ponieważ to wygląda w ten sposób, że masz dwóch zawodników czy zawodniczki, yy, i oni się ścierają, tak jakby w meczu. Są puszczani gdzieś tam yy, w stronę fal. E, płyną sobie tam e, na tej desce, tak wiesz, utrzymują się na tej wodzie i po prostu czekają aż przyjdzie fala. To czekanie czasem trwa kilka minut, nie wiem. E, cały mecz powiedzmy mają pół godziny na to, żeby wykonać jak najwięcej tych zjazdów na fali, liczą się dwa najlepsze i później się sumują. I momentami to jest po prostu 10 minut siedzi, że i nie dzieje się nic. Bo na przykład jak jeden z nich podejdzie do tej fali i mu się nie Trochę e, jak Trochę jak co? Nie, to no nie ma w ogóle porównania. Bo e, podchodzi ci zawodnik do tej fali, próbuje coś zrobić, nie udaje mu się, przewraca się i co się wtedy dzieje? Podjeżdża po niego motorówka. On musi wsiąść na tą motorówkę i objeżdżają tą falę, jakby opływają dookoła. Nie wiem dlaczego, bo tam w ogóle są te rafy koralowe, What? tam jest jakoś niebezpiecznie, bo miejscami jest w ogóle bardzo płytko. Dziwna sprawa. W każdym razie y, są momenty, w których ty oglądasz, jak po prostu ekipa tam ratunkowa. Bierze na motorówkę zawodnika i płynie to tak trwa z minutę znowu on tam wyskakuje w miejscu gdzie ta fala może się pojawić i znowu czeka na odpowiednią falę próbuje podjąć ten ślisk który trwa kilka sekund albo mu się udaje albo nie i znowu opływa na motorówce Czeka na kolejną falę i y, dobrze, że to się dzieje o północy, bo po prostu bardzo łatwo przy tym y, zasnąć. Aczkolwiek te widoki tych majestatycznych fal y, to jest coś co no, warto zobaczyć chociaż raz tak przez pół godzinki, bo y, jest to podobne to, totalnie do niczego innego. No to jest ciekawe, czy ten sport się utrzyma. Wydaje mi się, że może się nie utrzymać, że to może być taka ciekawostka. Muszę jednak powiedzieć, że to, nie wiem, czy żałuję, czy nie, ale nie załapałem się na deskorolkę. Nie widziałem żadnych zawodów. Nie wiem, czy ty oglądałeś, ale dużo emocji wywołuje deskorolka wśród chociażby ludzi, oczywiście znowu na Twitterze. Różne są głosy. Niektórzy się zachwycają, niektórzy piszą, Ponoć taki jest problem z tą deskorolką, że jeśli na przykład oglądałeś jakieś kompilacje trików na YouTubie, to ciężko ci tą deskorolką olimpijską zaimponować i ludzie są czasem rozczarowani, że to zdobyło złoty medal, jakim cudem? Ja widziałem na YouTubie, jak gość robi coś tam, coś tam. Tylko różnica jest ponoć taka, że na mhm. tym YouTubie ten gość 100 prób zrobi i z tego sklei sobie trzy najlepsze triki, tak, a tak, tak. na igrzyskach masz po prostu jeden przejazd, który musisz wypaść jak najlepiej, i też nie możesz sobie pozwolić pewnie na jakieś zbyt duże ryzyko. Tak jak mixtape koszykarze. Ja mógłbym zebrać swoje i zrobić tak, że po prostu latam, skakam ludziom po głowach, bo mam chyba 5 wsadów z meczu nagrane na, na filmie i mogłoby to dobrze wyglądać. No tak. Ale tak, to ja w sumie bardzo głównie oglądam tam, gdzie startują Polacy, no bo siatkówka to zajmuje trochę czasu, jeszcze w międzyczasie próbuję pracować. E, Iga świątek zajmuje dużo czasu. Więc nie mam jakiegoś takiego rozyznania w innych dyscyplinach. Zastanawiam się, no kolarstwo, mi się, nie wiem. indywidualna jazda na czas. Czy to ma znaczenie, czy nie? A, ale co Wój się obraz zacięło? Mi się ja. Nie, nie Dobra. ma znaczenia. Więc kolarstwo na razie. Ja czekam na to torowe, bo to się fajnie ogląda też. Jeszcze chyba się nie zrozpoczęło, nie, nie? Jeszcze nie. Kolarstwo szosowe. No to jest bardzo krótkie tak naprawdę na igrzyskach. Jeszcze teraz, jak Michał Kwiatkowski nie startuje, to może być, może być ciężko. Pojutrze jest wyścig ze startu wspólnego, czyli pojutrze jest sobota. Tak? Tak. No podoba mi się, że akurat. Tam, gdzie powinien być najbardziej sprawiedliwy wynik, czyli w jeździe indywidualnej na czas w kolarstwie, był najbardziej Belkowie sprawiedliwy. Tam, wynik, właśnie tam nie zdominowali. Czyli właśnie. Remco i, rem i Van Art, czyli były piłkarz PSW, grup młodzieżowych, i były kolarz przełajowy. Właśnie, Wold Van Art. On zdecydowanie zasłużył. On zdecydowanie zasłużył bo on był, ale co, co jest ciekawe, on w Mistrzostwach Świata miał do tej pory chyba cztery medale, wszystkie srebrne i dwa ze startu wspólnego, dwa jazda indywidualna na czas, czyli to jest tak, że no, są so close no matter how far. i w tym, w Tokio też był drugi, więc teraz dla odmiany trzecie miejsce sobie przywiózł z jakiegoś wielkiego, z wielkiego turnieju wielkich rozgrywach, więc to, to jest spoko, że, że nie jest wiecznie drugi, że raz też może być trzeci. Trzy yy. na trzy podoba mi się to, że łotysze, którzy tutaj moim zdaniem grają zdecydowanie najlepszy basket, Tak, ja wygrywają. będę trzymał kciuki za złoto, no jak, bo to też jest kraj, który nie ma przyjdzie... wielu innych okazji pewnie na to złoto. Tak, fajnie się ogląda na razie siatkówkę, bo, bo to jest też o tym rozmawialiśmy w tym niewypuszczonym podcaście, że że Polacy mogą mieć ciekawe te spotkania i Polki, i rzeczywiście mecz Polek z Japonkami ciekawy, mecz Polaków z Brazylijczykami. No to jest tak, że my się tam z bardzo dużego gówna wygrzebaliśmy w pewnym momencie. Ma mając dwóch środkowych, jednego gościa, który atakuje, grbić, pomyślał: OK mam dwóch gości, którzy mi trzymają wy trzech gości, którzy mi trzymają wynik, zmienię jednego z nich. Oglądałem mecz jadąc na lotnisko, świetnie się no. oglądało. Nie jestem jakiś fanem środkówki, ale na ich rzyskach zawsze z zapartym tchem. Tak. Co, co nam działa najlepiej w tym meczu? Tak, gr, grbicie. Zastanawiam się w ogóle, co on miał w głowie, że jak, jak wymyślał Hubera na końcówkę czwartego i na piąty set. Co mi chodzi tak dobrze? Dobrze mi chodzi środek. To zmienię. Eee, bo tam Janusz był wcześniej, tak? No, nie, nie, Janusz rozgrywa. rozgrywa. A jezu, środek w środkówce to jest ten najwyższy wieńka. przeważnie, który atakuje ze środka. Tak, tak środkowy tak, blok. Eee. No, zdobywają mi punkty środkowi i Leon. To to zmienię jednego środkowego. Mnie trochę irytował w tym meczu momentami kurek, ale w końcu w tym tajbreku w takim bardzo ważnym momencie zdobył punkt. Pamiętam, że. Na, tak, na 13-12 chyba. Jak na 13 tak, taki... Brazylijczycy. Ale nie wiem, zwróć uwagę, co w pewnym momencie zaczęli robić z kurkiem w bloku Brazylijczycy, że skrzydłowy się przesuwał do pomocy na podwójny blok, ewentualnie na środek, a nie środkowy patrzył, czy podwójne na skrzydle kurka robić ewentualnie. E... Już w pewnym momencie tak bardzo było widać, że, że mu nie idzie, że nawet tak, go trochę popuszczali. Tak, trochę i właśnie bardzo mnie to ucieszyło, że w takim kluczowym momencie po prostu ten atak mu siadł. I był taki... Tak, ale to był kolejny ten mecz, o którym ja mówiłem, że dobre, te najlepsze drużyny poznaje się, że one wygrywają, jak nie grają swojego najlepszej gry. I Polacy nie grali dobrego meczu, a wygrali z Brazylią. To bardzo rzadko możemy to powiedzieć w siatkówce o, o kimkolwiek, że nie gra dobrego meczu i Nigdy wygrywa z Brazylią. wcześniej po na igrzyskach nie wygraliśmy z Brazylią, tak czytałem. Mam nadzieję, że to jest prawda, to Opa. straszne udziałem. To... Yy, no oglądałem też... Ludziom się nie chce sprawdzać, możemy im wciskać Dziewczyny w ich, też wiesz? oglądałem, kobiety, znaczy się. Yy, oba me... Że to był też pierwszy raz, kiedy Brazylijczycy grali po obu stronach siatki, wiesz, według Janusza Korwin-Mikkego. Janusz Korwin-Mikke uznał, że Leon jest Brazylijczykiem. Aha, tak, no tak, to tak. E, Tejki sportowe Janusza Korwimikę zawsze są bardzo ciekawe. Pamiętam jak on odkrył, e, zaczął się zastanawiać. Podobno roz, rozważali, żeby Babiarza zastąpił na tej lekkoatletyce. <grym> Ach, no tak. E, Janusz Korwimikę przypomnijmy, że od zawsze twierdzi, że nie powinno być spalanych w płycy nożnej, bo są głupie. Więc to jest e, ten poziom przemyśleń. E, e, Dziewczyny mi się podobały też, jak grały z ale to tak ma, ale, ale to ma sens, tak wiesz? Gospodarczo to ma tak, sens. Tak, to, no, to się trzyma kupy z jego wszystkimi no, może... innymi przemyśleniami, to prawda. Nie <noise> powinno być w ogóle żadnych ograniczeń nigdzie. I yy, yy, no, myślę, że jakby dalej się zaczął jakoś zagłębiać w swoje przemyślenia, to by też uznał, że nie powinno być podziału na damski i męski sport. Tylko powinien być po prostu. No, paraolimpiadę zdecydowanie hmm. krytykuje. O, no, tak, tak. Ale może nie rozmawiajmy o człowieku, który nie powinien być w przestrzeni publicznej od dawna. Znaczy nie powinien, no niech se jest, ale e... no wiem o co ci chodzi. Ale też nie chciałbym, żebyśmy zabrzmiali Poglądy, jak którego wiesz tutaj są... e, gestapo. Tak, dobra, nie kancelujmy. Dobrze, ja się nie zgadzam z tymi poglądami. Uważam, że dla takich poglądów na tym etapie rozwoju cywilizacji ludzkiej już nie powinno być e... miejsca raczej. Niektórymi. Niektórymi. bo no to nie jest tak, że wszystko. Większość, ale tak, nie wszystko. Tak. E... Co Chciałem jeszcze wspomnieć, że kobieca drużyna, w środkówkę też podoba mi się, jak zagrały z Japonią, mimo, że tam pierwszy set się nie udał, to później wszystko było bardzo dobre. No i ten mecz z Kenią był ciekawy, bo... Kenijki pomimo zdecydowanie braków, jeśli chodzi o jakieś wyszkolenie techniczne, to dużo radości czerpały widać z tego, że w ogóle są na tej imprezie i że czasem zdobędą jakiś punkt. Mhm. I to też jest taki właśnie duch igrzysk. Chyba e, wydaje mi się, że, że, tak. że nie zawsze trzeba tak. być po prostu najlepszym, ale czasem sam występ to też jest e, fajna rzecz. I było widać w nich tę radość z gry. A chcesz, chce, chcesz poruszyć temat wyboru fontu do nazwisk? A ty chyba nie chcesz. Nie, no, ja nie wiem, kto go wybierał. Może to jest jakaś identyfikacja wizualna, ale mi się strasznie kojarzy. Rzeczywiście, tak jak... Bo mieć o to zaczął, tak. to ja może to powiem, dlatego, że no, to wygląda trochę jak Comic Sans i, i jest trochę taki no, no, memiczny, ma vibe. Te, te, no, nie te wyglądają poszuki. dobrze stroje naszych siedkarzy i siedkarek. Y... Ja nie, nie, nie wiem, czy powiem, czy dobrze, czy źle. Bo ja akurat bardzo rzadko mam tak, że coś mi się bardzo podoba, albo bardzo nie, jeżeli chodzi o stroje sportowe. Mm, ale mem memiczne są. No? Mają taki memiczny vibe. No ja powiem, że nie wyglądają dobrze. Moim zdaniem oczywiście, nie trzeba się zgadzać, no. ale no... To jest... Y Jeśli byłbym kibicem siatkówki i chciałbym sobie kupić na przykład koszulkę olimpijską naszej drużyny, to by mi było smutno, że ona tak wygląda. <laughs> w sensie, bo to są drogie, drogie że to, że rzeczy, to są takie koszulki, pewnie swoje kosztuje i no, na przykład to... no, nie chciałbym mieć Komiksem, nie? Yy. No to sobie kup czepe, czepek Waterpolo czarnogórskiego w takim razie. Ja z zobaczę, czy jest do kupienia. Yy. Ja bym sobie chciał kupić, nie wiem, czy oglądałem dzisiaj w ogóle strzelectwo. Też pierwszy raz na tych igrzyskach, jak Tomasz Bartnik występował. Jakie oni tam stroje mają czadowe? Oni w ogóle jakby jakieś zbroje tam ubierali. Jakieś takie skórzane, wielkie... Yy, strasznie ciekawie to wygląda. I w ogóle to strzelectwo też się trochę dzisiaj wkręciłem. Pierwszy raz tak oglądałem chyba całe. Yy, Podoba mi się bardzo zasada taka, że był finał, było 8 zawodników i tam chyba przez pierwsze 30 strzałów oni walczą ze sobą. Po 30 strzałach zostaje 6. 6. I później po każdym następnym strzale odpada jeden. Więc taka końcówka jest Ba Battle Royale. Tak, tak, Battle tak. Dokładnie. Pod koniec jest Battle Royale i to jest strasznie emocjonujące, że od jednego strzału e, zależy to, czy strzelasz dalej, czy odpadasz. E, wygrało ostatecznie reprezentant Chin, drugie miejsce okay, miał Ale powiedz mi, czy te wcześniejsze tak, liczby. Tak, tak, tak. Ale tam. E, ale tam te różnice nie są aż takie ogromne. Wiesz, bo tam jak ten Polak walczył, to jednym strzałem był w stanie z ósmego miejsca na szóste awansować i mieć do piątego czy nawet do trzeciego nie za dużo straty, ale później jeden strzał znowu zawalił i spadł na to siódme i on nie wszedł do tej szóstki najlepszej. No wiesz, gdyby to się totalnie nie liczyło, to by trochę nie miało Aha. sensu, no bo 35 razy strzelasz i później okay. by miał mieć tylko pięć strzałów znaczenie, to by było nie. Do... Cią, ciągle by miało więcej sensu niż zasady chodu sportowego. Tak. Słuchaj, musisz spróbować może. Eee... Ale ja jak byłem dzieciakiem, to uprawialiśmy chód sportowy. My odtwarzaliśmy całe Igrzyska Olimpijskie, jakby jak przychodziły. Tylko, że zamiast pchnięcia kulą, robiliśmy pchnięcie cegłówką. Zamiast tego koła, mieliśmy studzienkę kanalizacyjną, z której pchaliśmy rzuto szczepem, żeby ład, 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 dalej leciał kij zaostrzony, jak się nim rzuciło, jak to machałkiem, to była zasada, że jeden obrót w powietrzu max. A jak skosili trawę, to skakaliśmy wzwyż. Co ty gadasz? Yy... Serio. Patyki na, patyki na kostkę brukową, bo akurat był, był remont kostki, pamiętam wtedy. Układało się wysokość i dawaj skaczemy. Biegi były nie po płaskim, tylko pod górę, bo nie mieliśmy płaskiego, długiego odcinka. To fajnie miałeś. My, tak, nie, my to w podchody się bawiliśmy. Osko... Ja to organizowałem to. A i skoki oczywiście w dal do piaskownicy takiej obetonowanej. O. A czy ktoś się zabił w trakcie? Nie, kiedyś pchnąłem cegłówką w kolegę, ale trafiłem go w bark na szczęście. Nie, 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 niechcący, no bo obrotową technikę zrobiłem i trochę nie skontrolowałem A, okay. kierunku. Ale pamiętam jedno, jeżeli były dwa wydarzenia z mojego dzieciństwa, bo my odtwarzaliśmy wszystkie sporty tam w zasadzie. I nie wiem, czy ty kojarzysz takie huśtawki, które wyglądały jak tarany. Na takich. Y Czterech metalowych prętach, taki taran, gdzie dzieci siadały jedne za drugim i można to było rozhuśtać tak, że w zasadzie uderzało o metalową konstrukcję. A to ważyło ze 200 kilo. Jakby ktoś na to naszedł rozhuśtany, to cię zabija, nie? No tak. I my sobie wymyśliliśmy, że będziemy odtwarzać z tego skoki narciarskie. Siadaliśmy z przodu, łapaliśmy się z tyłu, każdy miał trzy bujnięcia, jak była normalna skocznia, duża cztery, a mamut pięć albo sześć. Że bardziej się rozhuśtać, się skakało w dal z tego do przodu. Wyjście z progu i się lądowało normalnie telemarkiem na śniegu. I kiedyś tak wyślizgaliśmy miejsce lądowania, że jak mój brat skoczył, i to chyba na mamucie o, wtedy Boże. były zawody, to mu, to mu obie nogi poszły do przodu, jak on jedną potylicą o lód. Potem mu, Potem mu się zrobiło niedobrze. Miał jakieś wstrząśnienie mózgu. Oczywiście rodzicom się nie przyznał. Musiał to odleżeć. Mówi, że mu było niedobrze, kręciło się w głowie. I, i to, było, to było takie jedno wydarzenie. A drugie y, robiliśmy żużel. Żużel. I, tak, i przy, mieliśmy takie okrążenie wokół metalowej huśtawki, tej takiej właśnie. I w pewnym momencie trzeba było przejechać Ale to metal, na rowerach? Szczelina była między. Okay. Tak, na rowerach metrowa szczelina była między piaskownicą a ślizgawką i tam się we dwóch, trzech obok siebie wchodziło, tak wiesz, że jak, jak lecisz, to cię albo trzyma metalowa ślizgawka, albo wpadasz na betonowy murek piaskownicy i wyobraź sobie, tam się nigdy nic nie stało, a raz zrobiliśmy ta, taśmę startową, która się podnosiła i akurat w biegu, w którym ja nie jechałem, ktoś, kto był odpowiedzialny za taśmę startową, Puścił zawodników, czterech oczywiście, i potem ją opuścił. A tą taśmą startową była taka żyłka, prawie rwentkarska I po prostu chłopak, który pierwszy jechał, za szyję został złapany i zdjęty z rowera przez tę żyłkę. No. Kiedyś to dzieci się potrafiły bawić. Arek... Arek, jeżeli to słuchasz, przepraszam, to był mój pomysł, ta taśma startowa, bo to. Tak to brzmi, jakby to był twój pomysł. Ja tego nie obsługiwałem, ale, ale ja wymyśliłem, jak to zrobić, żeby ona się podnosiła równo i opuszczała. No, To kiedyś się dzieci potrafiły bawić, a nie teraz na jakichś tartanowych placach zabaw. Dlatego kiedyś mieliśmy sukcesy w sporcie, a nie teraz, co, nawet złota nie mamy, a już czwartek. No, teraz to tylko te smartfony, i w ogóle nie wiem, yy, tak. dzisiejsze pokolenie to. I cyfrowy sport, tak. cyfrowy sport. Cóż, ja jeśli chodzi o Igrzyska, to bardziej mam yy, takie wspomnienia, że na obozie zresztą sportowym z kolegami, gdy były jeszcze telefony takie typu Nokia, te pierwsze kolorowe, to wiesz, jak się bawiliśmy w Igrzyska. Była tak taka ja. gra, była Summer Games, to się nazywało. Tam po prostu było chyba sześć dyscyplin i polegało to na szybkim i rytmicznym wciskaniu różnych krawiszy 4, 6, 4, 6 przeważnie. E, I tam robiliśmy mhm. sobie wielkie zawody z tym związane. E, więc trochę mniej hardkorowo. Pewnie dlatego, że jestem od ciebie młodszy. Myślę, że warto przypomnieć o tym słuchaczom i to parę lat. Więc już byłem tym pokoleniem. Mhm. Które yy, po prostu no nie bawiło się aż tak hardkorowo. No, my lubiliśmy. Tenis odprawia, odstawialiśmy też. Pod blokiem, rysowaliśmy boisko i graliśmy. Nie, to już akurat prawdziwą piłką tenisową i taką rakietą o. za dwie dychy. Ale mieliśmy takiego sąsiada, który był byłym tenisistą Chyba takim zapalonym bardziej niż zawodowym. I on jak widział, że my gramy w tenis, to był taki bardzo miły starszy pan, to nam rzucał piłki o. świeże. No i czasami to było tak, że już takie zjechane piłki, bo jakiś turniej tenisowy gramy i czekaliśmy, że kurde, dawno nic nie rzucił. Może trzeba jakiś turniej zorganizować pod oknem u niego. Bo to się I, okazało, że umarł. I się udawało załatwić. Nie, 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 nie. Akurat wtedy Później nie umarł. Ale umarł. Później umarł. Umarł. No właśnie. E, tak jest życie, Dawid. I ha. nie wiem, czy to nie będzie najlepsze. Tak jest życie, że <laughs> najlepsze się zwieńczenie naszej rozmowy. No, bo nie wiem, czy jeszcze coś, e, czy coś. No, jeszcze możesz powiedzieć prognozę, a propos e, drugiego tygodnia. I czy zmieniasz swoją prognozę, że będzie jeden Właśnie, złoty ja medal ja dla Polski? powiedziałem w naszej nieopublikowanej rozmowie, że Polska zdobędzie jeden złoty medal i Teraz, to nie wiem, znaczy nie, no wierzę, że w tej spinaczce zdobędziemy. Więc podtrzymuję. Myślę, że mogę trafić. Bo jeśli nie trafi się jakaś niespodzianka, no, mój... to nie mamy już pola, poza tą spinaczką jakiegoś takiego pewniaka. Nie? Można niektórzy mogli określić Iga świątem. No jeszcze dziewczyny w Kanadyjce tak? są, bo jeszcze wios, na razie wiosła pływały na... Ale to jest taki pewniak, że one są Kajaki. liderkami jakichś rankingów. No nie wiem, czy do, nie wiem, czy do złota, ale tam mistrzostwo świata jakieś okay, było. Bo no wiem, że Ola Mirosław jest taką, że no dominuje ten sport, nie? że tak. Teoretycznie I... powinno tak, tak. Yy, jej się udać. Myślę, że w młocie jest o tyle jakieś okienko, ten Kanadyjczyk, który jest obecnie dominatorem. Jedyne to, że on jest strasznie młody i że może ta presja igrzysk go jakoś. Tylko że tam masz dużo prób, nie? Tam po prostu możesz spalić pięć prób. Znaczy nie możesz spalić, bo nie wejdziesz do finału, ale możesz rzucić gorzej pięć razy i wystarczy, że raz rzucisz bardzo, bardzo dobrze, czy on rzuci po prostu na swoim poziomie, a poziom ma taki, że bije naszego Wojtka Nowickiego, który się będzie też biło medal tam chyba średnio o dwa metry z tego, co czytałem, więc to jest taka różnica dość spora. Więc... No, no, my niestety mamy stary młot. Mamy bardzo tak, stary ale młot. Yy, medal jest... Brak me Jest. Okay? Brak medalu będzie rozczarowaniem sporym. Myślę, że tak, ale warto powiedzieć, że no, żaden inny młociarz z czołowej dziesiątki nie pamięta komunizmu, a nasi młociarze się urodzili jeszcze za komuny. Większość nie pamięta XX wieku. Ciekawostka, Paweł Fajdek nie podpisał listu. Ale Paweł Fajdek zawsze tak podprądzi się trochę. To jest... Yy... To jest niespokojna... Paweł Fajdek jest z a tutaj jest siedziba telewizji typ, Idź typ pod to jest. Gwie? Mariana Kowalskiego. Wiem, że grałem z... z nim w piłkę kiedyś. No. Z Fajdkiem czy z Kowalskim? Kiedyś był jakiś taki mecz, jak jeszcze weszło byłem, Orlent organizował jakoś właśnie że ci olimpijczycy mhm. i nie wiem, czy dziennikarze i właśnie... Na jakiej Wiesz, jak zapierdziała wariatne. Le lewym skrzydle. On właśnie tylko... miał powiedzieć, że to jest wariat dla tego skrzydła. I piłka mu wcale nie przeszkadzała. Był moim największym pozytywnym zaskoczeniem ee, tego meczu. Ja grałem kiedyś przeciwko Przemysławowi Zamojskiemu skadry 3 na 3. Byliśmy na boisku razem może z minutę. Ja grałem ogony w jednym zespole. On już wtedy się dobijał do euroligowego Prokomu, ale mogę powiedzieć, że tak grałem. Strasznie nas skrzywdzili wtedy na meczu w Sopłocie. W Gdyni jeszcze wtedy nie pamiętam. Na co, na co czekasz? W, na, a nie, czy masz jakieś takie przemyślenie o tym tygodniu, które można by krótko zawrzeć? Bo ja na przykład mam takie przemyślenie, że nie było żadnej takiej wielkiej niespodzianki dla mnie. O tych wszystkich szansach medalowych ja słyszałem, które się ziściły w medalach. Tak, mówiliśmy zresztą o... A, a, czasami, a czasami się zdarza tak, że właśnie gdzieś tam w jakimś żeglarstwie nagle o ten medal wszyscy się ocierają teraz z tego, co śledzę w klasach żeglarskich. No to są w dziesiątce za Polacy, ale, ale nie gdzieś tam walczą o medale, że gdzieś tam właśnie na judo... Yy zapasy jeszcze nie ruszyły, no to też nie będę wypowiadał się za zapasy, ale, ale nie ma jakiegoś takiego zaskoczenia, typu wiesz, Renata Małe. No największym zaskoczeniem chyba w klasyfikacji była ta drużyna w triatlonie, która występowała, ale no to tam było trzynaste miejsce bodajże, czy piętnaste, więc, a mimo to ponoć bardzo dobry wynik, nie wiem, nie znam się totalnie na tej dyscyplinie. Tak. Startują wygląda na to na swoim aktualnym poziomie wszyscy, ale nie ma, że ktoś robi coś więcej. Hmm, no tak. Otar, jeden z braci Chmieleckich czwarte miejsce zdobył, ale mówiliśmy, że to może być potencjalnie jakieś tam szanse, czyli no wypadł mniej więcej tak, jak się nam wydawało. Eee, hmm. No, masz rację. Ja liczę, że coś takiego się trafi w drugim tygodniu. Gdzieś. Judo, box. Może jakieś regaty. No, nie? Judo... Co Przepraszam, tak, zapasy, boks, regaty. Bo tam chyba jeden żeglarz cały czas gdzie coś... medal z tego co Ale na tym no. to ja się totalnie nie znam. Wiem, że tam jest ileś tych wyścigów i nie... Ale mi serce złamał na poprzednich igrzyskach Piotr Myszka, gdzie tam na zakończenie kariery mógł zdobyć medal, płynął po medal w finałowym wyścigu i go za falstart zdeskwalifikowali. No, faktycznie. E, no ale masz rację, no. czekamy, czekamy cały czas na... na ta, bo za, zawsze coś takiego było, że o... To no jest rok temu, nie? Nowicki on się nazywał nasz brązowy medal w zapasach. No przede, przede wszystkim hud. Tomala Mala. To tak, chyba było największe tak. zaskoczenie no było, w tak, To był szok. I to od razu złoto. A, a tutaj czegoś takiego na razie nie ma i życzyłbym sobie, żeby było. Michalik Tadeusz. Przepraszam, zapomniałem, jak się Czy on występuje w tym roku? Tadeusz Michalik, tak. Nie wiem. Bo on tak dość niespodziewanie ten brąz zdobył. Michalik Igrzyska 2024. Nie pojedzie. Poległ w kwalifikacjach. Ale okay. no ma 33 lata już, więc no dobrze, że sobie cztery, że na ostatnich igrzyskach zdobył ten brąz. No i ja, ja liczę, że coś tam się trafi w tych dyscyplinach. Może Adrian na nagle okaże się, że. Trafi z formą, może Maria Andrzej. ja bardziej myślałbym o polskich siatkarkach, bo ich raczej yy, jakoś tak zdrowo zdroworozsądkowo nie były chyba kandydatkami do medalu, nie? A tutaj tak? Dla mnie były. Dla mnie właśnie były. No, ja, jak ktoś wygrywa trzy razy, dwa razy z rzędu, przywozi trzecie miejsce z Ligi Narodów i to nie to, że w tym roku z jakiegoś tam ósmego rozstawienia fartownego, tylko z, nie wiem, drugie chyba były po rundzie zasadniczej. To przepraszam, może głupotę powiedziałem, bo ja tak jak mówię nie śledzę bardzo siatkówki. Ja myślałem po prostu, że one mogą być jakimś takim czarnym koniem, ale że nie są. Ale, ale to, na, no one myślę, że są w takim gronie czterech pięciu zespołów, które, no Japonki to są faworytki, jedne z faworytek do medalu i one są ograne o. i to nie jest tak, że to jest zaskoczenie, tylko to jest zespół na naszym poziomie. Nie, no to bardzo bym się cieszył gdyby. Ale ciężko się było do podłogi dobić tam w meczu z Japonią. No świetnie co? bronią, bardzo waleczne. Dziewczyny zdecydowanie. Ale ostatecznie nawet nie było tego tiebreka, nie? Tam w czwartym secie po problemach, ale. za, za trzy Ale się udało. E, ciekawe, kogo tam w finale dostaną, ale wydaje się, że może być dobrze, nie? No, bo dobrze im poszło w grupie, czy idzie w grupie. No, Brazylijki są w ich zasięgu, wygrywają z Brazylikami i dostają z rozstawienia trzecią drużynę wtedy prawdopodobnie. Jeżeli wygrają z Brazylikami. No. To tam też jest ważny wynik Brazylia Japonia. A on chyba był wczoraj albo dzisiaj. No. Siatkówka kobiet. 11 godzin temu wygrana Brazylii 3-0. Wow. Tak. Brazylia jest taka bardziej atletyczna, więc No nie, trochę jak bardziej przegramy to, to zaraz się To tam ma jaką płeć. Ja tak jak był ten mecz z Kenią, to zresztą napisałem takiego żartobliwego tweeta, że dobrze, Aha. że nie przegramy z tą Kenią, bo już e, by się grzały klawiatury niektórym. Słuchaj, na koniec mam dla ciebie mm. dobrą wiadomość. Mianowicie jest do kupienia... Czepek? E, oficjalny, oficjalny sprzęt męskiego waterpolo Czarnogóry. O! Ale to mnie nie jest, stać, bo już za 20 150... złotych dałem na wiesz... Ze 152 zł możesz sobie kupić kąpielówki w barwach Czarnogóry z napisem Montenegro na tyłku. Ale mam też złą wiadomość, że został ostatni komplet XXS. No ja teraz noszę XXL nawet. Bluzy, które mi wysłałeś, za które ci dziękuję. Nie jestem w stanie zrobić sobie w nich zdjęcia, gdyż jestem po prostu zbyt utyty. To może właśnie jak zaczniesz uprawiać Waterpolo w tych XXS-kach, to zrzucisz. Mm, nie wszedłbym w nie. A czemu tylko XXS? Co to ma wyznaczyć? No ostatni komplet jest. By now only może one left A na tym, in tym będą? Eee... Vinted. Jakieś używane. Trzeba <laughs> czarnogórski Vinted sprawdzić. Bo w ogóle, słuchaj, bo to nie jest tylko swimsuit is ideal for water polo, underwater hockey, underwater rugby. Aha, underwater no hockey? What the fuck? No, e, słuchaj, to może, może na inną okazję, może jakieś dziwne sporty, jeżeli będziemy to powtarzać, to zrobimy podcast o dziwnych sportach. Nie wszystko naraz, bo już ponad. Tak, dwie ja mam nadzieję, dodania. że spodoba się naszym słuchaczom i widzom na tyle, że nam się zachce, może po drugim tygodniu znowu nagrać jakieś podsumowanie. To bym, tego, tego bym sobie, dajcie sobie znać. życzył. Dajcie znać w komentarzach, dajcie feedback. Dajcie tak, feedback. i bardzo bym prosił, jeśli. Chcecie podejmować jakąś dyskusję na temat tematów, które podjęliśmy, Co, żeby to jednak była dyskusja, a nie po prostu sprowadzanie tego do e, jakiejś plemiennej, po prostu e, tak. nawalanki, która nie bierze pod uwagę jakby czynników ludzkich, o których się dyskutuje. Mam nadzieję, że my próbowaliśmy tak. przynajmniej w ten sposób głosić. Sferę. Miejcie też na uwadze, że. Co, jak, co, ale akurat sport to jest miejsce, gdzie każdy komentator, ekspert tak naprawdę przez większość czasu wyraża swoją opinię, a nie wyraża jakieś prawdy absolutne. I to, co przed chwilą doświadczyliście, to też były w większości jakieś nasze opinie, przemyślenia, a nie dwóch gości tak, mówi wam, jak Nie żyć. jesteśmy ekspertami. No, włącz myślenie dokładnie. i tak dalej. Nie, 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 no, dokładnie. Dziękujemy co, bardzo tym, którzy wytrwali do końca. Dziękuję ci Dawidzie i Dzie dziękuję, ja za też zaproszenie, dziękuję za zaproszenie. Ty, ty, ty jesteś inicjatorem tak? tego pomysłu. Tak, tak. Jest. Znaczy ja ci kiedyś rzuciłem, że moglibyśmy, że, że moglibyśmy sobie czasem pogadać e, o sporcie, że to jest taki przestrzeń i ty przemyślałeś to sobie i po trzech latach wróciłeś do tematu. Może nie po trzech latach, ale jakoś po roku chyba. No. E, no, tak. Ale co, to dobrze, że tak się stało. Dobre, na dobre rzeczy trzeba Dokładnie. poczekać. Mam nadzieję, że nie straciliśmy przez to jakiejś marketingowej wielkiej szansy. Ale zobacz, tutaj nie mamy dzisiaj żadnego sponsora. Chociaż mógłby, mógłby na siłę w, w, wrzucić, ale chciałem pokazać też, że robimy to, bo po prostu mamy ochotę. E, tak. No. tak. Mamy ochotę pojechać na następne Igrzyska, zamiast Dawida podsiadło dodajmy. Nie, no mnie już. A, nie wchodźmy w to. Dobrze, dziękujemy. Zachęcamy do komentowania. Też piście swoje przemyślenia na temat igrzysk. Ja na tym kanale, mieć wszystki sportowo, lubię bardzo czytać komentarze, bo lubię jak inni ludzie. Wpisujcie Sła? miasta. Wpisujcie miasta. No, jak macie ochotę, to też możecie wpisywać miasta. A, ja ci tak? powiem jedną ciekawostkę na do widzenia, żeby to było coś ode mnie też, mhm. takiego merytorycznego chociaż. Robiłem niedawno film o, i mam nadzieję, że on wyjdzie tego samego dnia, co ten podcast wreszcie, o flagach narodowych. I powiem ci, że niechcący dowiedziałem się, o co, jak patrzeć na to, jak na flagach są napisane na przykład nazwy miejscowości. No i jak? Czy to jest bezczeszczenie flagi, Chcę czy nie? Podróż, jakiego wniosku? Słuchaj, znalazłem takie informacje, że flaga narodowa ma określone proporcje. I wtedy to jest flaga państwowa. Jeżeli ty sobie te, masz coś, co jest biało-czerwone, na patyku, ale ma inne proporcje, to już nie musisz tego traktować jak flag, jako flagi narodowej i wtedy pisanie po tym nie jest obrazą jakoś takiego, wiesz, państwa polskiego, tylko wtedy masz tak jakby proporzec w Cała narodowych część, barwach, a nie flagę. nie by po prostu już była obywatelstwo odebrane. Więc jak ktoś kupi flagę i chce na niej coś napisać, to musi sobie ściąć kawałek chyba żeby zmienić proporcje wtedy to będzie szarfa narodowa i to nie będzie bezczeszczenie flagi. Bo w przeciwnym razie no, flagę polską trzeba y, z honorami na przykład y, nie można jej wyrzucić na śmietnik, jak ci się zabrudzi. Musisz ją albo spalić z honorami, albo wcześniej pociąć przed wyrzuceniem, żeby nie leżała flaga Polski na śmietniku. To jest bardzo dobra ciekawostka na dopięcie tego programu. Tak. W, w, stan, w Stanach musisz ją pochować w drewnianym pudełku, jest jeszcze trzecia opcja. I ktoś musi wtedy odśpiewać hymn w czasie tej ceremonii. To jest dziwny tak. krok. Dobra. Fun with flags. Zapraszam do kanału Dawida na super filmik o flagach. Musicie go obejrzeć. Teraz. Konie koniecznie. Teraz, już. Dziękuję za, uwag za zaproszenie jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia. Wam, Nie gdzie. wiem, gdzie machać. Papa! Pa.